Białe tło, w lewym górnym rogu logo projektu Warszawa ma standardy. W prawym górnym rogu data 16 marca 2022 roku. Na środku planszy tytuł wydarzenia webinar, urządzenia umożliwiające pokonywanie drogi w pionie. Po prawej rysunek kobiety poruszającej się na wózku. Na dole niebieski pasek z napisem, żeby każdy mógł poruszać się po mieście równie wygodnie, bezpiecznie, szybko. Warszawskie standardy dostępności na politykaspoleczna.um.warszawa.pl. Niżej napis, zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. W prawym dolnym rogu logo Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Polski Bez Barier, Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS. No dobrze, mamy godzinę 9, więc czas zaczynać kolejne spotkanie w ramach projektu Warszawa ma standardy, który jest realizowany przez Fundację Polska Bez Barier, Fundację TUS oraz Spółdzielnię Socjalną FADO. Ja nazywam się Konrad Galiński i jestem pracownikiem tej ostatniej organizacji, a cały projekt jest realizowany przy współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat urządzeń innych niż windy, które pomagają przemieszczać się w pionie różnym grupom użytkowników. I mamy zaplanowane dwie prezentacje. Natomiast jeszcze zanim rozpoczniemy część merytoryczną, chciałbym powiedzieć, że spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki i naszymi tłumaczkami są dzisiaj pani Marta Krynicka i pani Monika Sobczak oraz spotkanie jest wyposażone w napisy na żywo, które realizują dostępni EU. Zatem, drodzy Państwo, mamy przygotowane dwie prezentacje. Jedną pokażemy na podstawie filmów, które zrealizowane zostały w ramach innych projektów, ale mogą się przydać również nam tutaj. Oraz będziemy mieli drugą prezentację dotyczącą zastosowań w przestrzeni zabytkowej, którą wygłosi pani Katarzyna Szafrańska, Muzeum Warszawy. A następnie, tak jak zwykle, przejdziemy przez panel dyskusyjny. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, aby zadawać pytania na czacie lub też głosowo, ale ze względu na to, że jest to tak zwany karniak, możemy skończyć wcześniej, niekoniecznie o godzinie 12. Jeśli wyczerpiemy temat lub też będzie znikoma aktywność w pytaniach, nasi dyskutanci już wszystko powiedzą, co mieli do powiedzenia, no wtedy będziemy mogli zakończyć. Na początek jeszcze poproszę naszą hostinię Monikę o opublikowanie naszym czacie ankiety wstępnej, którą proszę Państwa o wypełnienie. Ona jest bardzo krótka, ma tam zaledwie 6-7 pytań, więc nam się jeszcze nie zdąży rozpędzić, żeby to wypełnić. Zatem zapraszam pierwszego prelegenta, Adam Mikołajczyk, ekspert FADO w zakresie dostępności architektonicznej oraz cyfrowej. Dzień dobry. Pierwsze tradycyjne pytanie, czy dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze. Dobrze mnie słychać, tak? Dobrze, dziękuję, Konrad. Adam Mikołajczyk, tak jak Konrad mi przedstawił, jestem użytkownikiem wózka inwalidzkiego, nie z wyboru, tylko z przymusu. 10 lat temu, no już nawet więcej, w tej chwili 12 lat temu trafiłem na wózek. W związku z tym ciągle mam możliwość spojrzenia na przestrzeń publiczną, o którą ciągle walczymy, o dostępną przestrzeń z dwóch stron, czyli z punktu widzenia osoby, która nie wiedziała, do czego służy wózek inwalidzki lub widziała tylko na filmach i czasami rozwiązania wydawały się bezsensowne. I potem z punktu widzenia osoby, która trafiła na wózek i te same rozwiązania już z innego punktu widzenia również okazały się bezsensowne. Do czego zmierzam? No, trzeba sobie wyobrazić, że będąc użytkownikiem wózka inwalidzkiego, no to napotykamy
na swojej drodze mnóstwo problemów, ale dzisiaj skupiamy się na problemie pokonywania różnic wysokości. Świat został skonstruowany tak, że wszyscy jesteśmy piękni, młodzi, sprawni, w związku z tym wszelkiego rodzaju schody, krzywizny i tego typu rzeczy są mile widziane. Również z powodu tego, że jest nas coraz więcej na planecie, no to zaczęliśmy budować w górę, żeby zajmować mniej miejsca w metrach kwadratowych na powierzchni. W związku z tym dla osób poruszających się na wózkach, których jest bardzo dużo, tutaj można by przytoczyć pewnie jakieś statystyki, no ale to jest tam, no jest to w procentach, czyli jest to znacząca ilość użytkowników przestrzeni publicznej, no musi poruszać się w pionie, korytarzami pionowymi, cytując klasyka. I teraz tak, nie jak trafiłem na wózek, w sensie jeszcze nie trafiłem wtedy na wózek, leżałem sobie w szpitalu, mieszkam na drugim piętrze w bloku bez windy, no to pierwszy, no to jakby to był pierwszy problem, który mi doskwierał, tak? Spędziłem w szpitalu pół roku, więc tam nie było to problemem, no ale wiedziałem, że prędzej czy później wrócę do domu, no i trzeba by przemyśleć kwestię wydostawania się z tego domu. Oczywiście pierwszym rozwiązaniem było wnoszenie. Moi koledzy byli tak mili, że mnie tam ze dwa czy trzy razy wnieśli, no ale razem z wózkiem ważę słabe 100 kg, może 90. No to należy sobie wyobrazić, że jest to przeżycie na drugie piętro, czyli to jest 40 schodów. Takiego pacjenta jak ja po klatce schodowej w bloku, która jak wiemy, no nie jest jakaś największa i najszersza. No więc takie rozwiązanie jest zdecydowanie awaryjne i krótkoterminowe. Kolejnym pomysłem zaczerpniętym z jeszcze wtedy, no nazwijmy to z przestrzeni medialnej, czyli bez absolutnego doświadczenia, jest urządzenie, które nazywa się schodołaz. No, nazwa jest zachęcająca, bo jak schodołaz, to znaczy, że łazi po schodach. Zresztą tutaj troszkę odwołam się do już takich bardziej rozwiązań systemowych. W wielu urzędach jeszcze kilka lat temu było to rozwiązanie zalecane, tak? Czyli w wielu miejscach, w których była mowa o dostępności, uważano, że zakup schodołazu rozwiązuje temat. Powoduje, że budynek staje się dostępny. Na szczęście nigdy w życiu, przepraszam, już wyłączam telefon, na szczęście nigdy w życiu, albo może najpierw pokażę film, jak wygląda schodołaz, bo może nie wszyscy wiedzą. Jest to oczywiście jeden z rodzajów schodołazu, bo rodzajów schodołazów jest kilka. Można sobie oczywiście włączyć internet, odpalić schodołaz i tam będzie mnóstwo reklam, które będą pokazywały, jak to jest cudowne urządzenie. A my pewnego razu nakręciliśmy film, który pokazuje w warunkach, nazwijmy to polowych, jak taki schodołaz się zachowuje. Puszczę teraz mały filmik. Ja go pozwolę sobie oczywiście komentować w trakcie. On trwa 9 minut, troszeczkę go pewnie skrócimy, bo no, czas jest ograniczony i nie chcemy tu spędzić całego dnia, przynajmniej niektórzy. Mam wrażenie, że proszę potwierdzić, że jest już na ekranie pierwsza klatka filmu. Prawda? Tak jest. Jest, tak? Dobrze. Więc słowem komentarza, ten człowiek na wózku to ja. Kamerę mam na głowie nie dlatego, że w niej chodzę codziennie, tylko na potrzeby realizacji tego filmu. Pierwsza uwaga jest taka, że bardzo często ten schodołaz w tych urzędach, bo skupmy się na tej przestrzeni publicznej, takiej dostępnej dla wszystkich, bo rozwiązania prywatne, no to jest zupełnie inna kwestia. Urzędy otrzymywały sam schodołaz. Tu jest trochę będzie spam. Wózka aktywnego, który służy do poruszania się na co dzień, czyli taki wózek, na którym ja siedzę, nie da przypiąć się do schodołazu. A urzędy bardzo często w swoich zasobach posiadały lub posiadają schodołaz, sam schodołaz.
bez wózka dedykowanego do schodołazu. I proszę sobie spojrzeć, czyli pacjent, petent w tym przypadku, najpierw musi się przesiąść na wózek dedykowany do schodołazy. Trochę przyciszę, może, bo ten dźwięk tutaj nie jest kluczowy. Ja oczywiście mam to szczęście, że jestem stosunkowo sprawną osobą niepełnosprawną, więc przesiadanie się na taki wózek nie jest dla mnie problemem, ale znam wiele osób wśród swoich znajomych, którzy nie są w stanie się w ten sposób przesiąść. Więc to jest jakby pierwszy element, który no wpływa na negatywną ocenę schodołazu z mojego punktu widzenia. Proszę pamiętać, że to są, że to jest trochę moje subiektywne zdanie i ktoś może mieć troszeczkę inne. To jest schodołaz. Tutaj nasza koleżanka Krzysia, operator schodołazu. Mimo że, znaczy jej zdarza się go używać, w związku z tym wie, jak to zrobić. No tutaj tak oczywiście, tak jak mówię, no to jest na polu walki, więc widzimy, że schodołaz jest duży, niezbyt wygodny, korytarze zazwyczaj są wąskie, schody również są wąskie. No i tutaj będziemy tak, to jest taki, nazwijmy to, trochę jednak będzie moim zdaniem antyreklama tego rozwiązania, mimo że w internecie można naprawdę w wielu miejscach przeczytać, że jest to bardzo dobre i cudowne rozwiązanie. Oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś, kto mieszka na piętrze, ma dla siebie taki schodołaz, ma go przystosowanego dla siebie pod swój wózek i to oczywiście jest rozwiązanie, które pozwala poruszać się po schodach. Natomiast należy zadać sobie pytanie, czy to rozwiązanie można uznać za dopuszczalne w przestrzeni publicznej, tak? Proszę sobie wyobrazić odczucia petenta, który przyjechał załatwić jakąkolwiek, choćby najdrobniejszą albo najważniejszą sprawę w urzędzie, tak? Czy też, no nie wiem, w jakimś miejscu, do którego chciałby się dostać. Proszę sobie też wyobrazić, jaka odpowiedzialność i stres spoczywa na osobie obsługującej taki schodołaz. Ponieważ no, to jest trochę tak jak... Będziecie widzieć za chwilę, jak to jeździ po schodach, więc trochę można się uśmiechnąć, że to jest jak saper, tutaj można pomylić się tylko raz, bo proszę spojrzeć, jak to wygląda, to ja na chwilę nie będę mówił. To jest obraz z mojej głowy, to nie to, że mi się głowa trzęsie, tylko... Ruszenie po tych schodach niestety nie chciało wcale współpracować. O, proszę bardzo, tak właśnie. Tutaj jest, może się trochę się uśmiechamy, ale proszę sobie wyobrazić, w tle widać naszą koleżankę Ewę Stopczak, jak ona miałaby skorzystać z takiego schodołazu. Tak? To jest kolejna rzecz. Tutaj kamerzysta Bartek, to jest ujęcie znowu z głowy. Tak, tutaj właśnie zwracamy uwagę na to, że dopóki jest to, nazwijmy, jeden bieg schodów, to jest może nie, że prostsze, no ale generalnie dało się wjechać. Natomiast tak, zazwyczaj na schodach są spoczniki, te schody są wielobiegowe. No i tutaj właśnie widać, jak to wygląda.
To oczywiście ten film trwa dużo dłużej, bo potem jest jeszcze zjeżdżanie. Tu spójrzmy, to jest znowu obraz z mojej głowy. Dalszy ciąg. No też mnie bardzo przeszkadza ta pozycja na tym wózku, tak? Taka leżąca. I tu potem zmiana operatora, teraz jedziemy w dół. No, pozostawię jakby do oceny reszty wrażeń. Momencik. Tutaj jest, spójrzmy jeszcze właśnie znowu ten moment kluczowy zawsze zawracania, który jak widać, no... No, myślę, że tutaj ten wystarczy już męczenia Was tym obrazem. Pozwolę sobie to zatrzymać udostępnianie. No więc pierwszy pomysł, że schodołaz będzie moim urządzeniem do poruszania się po schodach do domu, no nie, tak? Tu widzimy, że nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie. Więc kolejnym etapem, który występuje w przestrzeni publicznej bardzo często i również w wielu miejscach jest używany, jest platforma przyschodowa tak zwana. Tu oczywiście, jeśli ma ktoś pytania, to może to jest ten moment na żywo i na gorąco jestem w stanie odpowiedzieć na wątpliwości dotyczące, dlaczego schodołaz nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem. Może ktoś ma inne zdanie? Ja mogę tylko powiedzieć, nazywam się Grzegorz Figiński. Ja mogę tylko dodać jedynie to, że miałem też możliwość korzystania ze schodołazu i naprawdę nie jest to najlepsze rozwiązanie. No tak, tutaj musimy się zgodzić. Z tym się zgadzam. Dobrze. Tu będę teraz, ja już wiem, o czym ty potem będziesz mówił, więc trochę pewnie w kontrze do tego, co będziesz mówił. No mam też doświadczenia z platform przyschodowych. Proszę chwilę zaczekać. Tutaj muszę się przeorganizować w kwestii filmu. Ten już mogę. Platformy przyschodowe są dość częstym rozwiązaniem w przestrzeni publicznej. I teraz tak, zawsze to, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeśli budynek już istnieje i szukamy do niego rozwiązania dostępnościowego, co zdarza się częściej w przestrzeni, że no, próbujemy dostosować istniejący obiekt do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, potrzeb z potrzebami, dobrze, no ale wiadomo, o co chodzi. Natomiast film, który będę teraz pokazywał, dotyczy całkowicie nowej inwestycji, na której została zastosowana niestety platforma. Jeśli chodzi o platformę, zresztą podobnie jest ze schodołazem, to oprócz samego urządzenia, które no, nie jest może najlepsze, ale zawsze jest to urządzenie, to dochodzi jeszcze kwestia obsługi tego urządzenia i organizacji dostępu do tego urządzenia. Czyli to, że w takim przysłowiowym, przykładowym urzędzie ten schodołaz będzie, czy będzie ta platforma, to jest oczywiście jedna rzecz i ona powinna być, musi być, ale kluczowym elementem jest to, jak ona jest obsługiwana. Bo osoba z niepełnosprawnością sobie sama tego urządzenia nie obsłuży, więc wchodząc do urzędu musi być z jednej strony precyzyjna informacja przy wejściu, że to urządzenie jest i jak spowodować, żeby można z niego skorzystać, a po drugiej stronie musi być precyzyjna procedura dla kogoś, kto ma tego urządzenia, kto ma użyć tego urządzenia, żeby pomóc osobie z niepełnosprawnością. I to jest drugi temat rzeka, bo jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby można z takiego urządzenia skorzystać, że tak powiem, natychmiastowo, tak? Zawsze pojawiają się problemy. I drugi film będzie trochę to pokazywał. Już go chyba udostępnię.
Zaznacz tam, żeby była to jakość. Żeby co? Zaznacz przy udostępnianiu uwzględnienie jakości. Tak, muszę zaznaczyć. Żeby jeszcze, się nie zacinało. Żeby jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Sekundę. Udostępnić dźwięk i rozumiem, że zoptymalizuj pod kątem wideoklipu. Tak, chciałbyś, tak, żebym nacisnął. Dobrze. Czy widzimy obraz? Widzimy chyba obraz, ale nie wiem, czy to tam. Łódź Niciardiana widzimy, powinniście mieć na ekranie. Czy mamy na ekranie jakiś prostokąt szary. Taki duży, dokładnie. Taki duży, to jakbyś miał czat otwarty. Poczekajcie. Dobra, może jednak coś... Może jednak nie powinienem wcale klikać. Ale wcześniej było OK. No właśnie, więc zostawmy tak, jak było wcześniej. Teraz? Teraz widać twoje urządzenie. Znowu nie to zrobiłem, dobra. Nie to. Jak masz film na dysku, to tam jest opcja też udostępnij film. No dobrze, już, patrz, już. I teraz będzie dobrze. Prawda? Tak, jest OK. Jest OK, luks. Słuchajcie, Łódź Niciardiana, stacja, przystanek właściwie kolejowy, wybudowany naprawdę bardzo niedawno. Sprawna zabierze Państwa na wycieczkę pociągiem po Polsce. Tu jest mój komentarz od razu. Kamerzysta. Na razie nie będę po pierwsze, mówił, żeby kręcił film, a po drugie, żeby mi pomógł w razie, gdyby jednak były kłopoty, ponieważ przyznam się szczerze, jadę pociągiem pierwszy raz, odkąd siedzę na wózku. Na początek stacja Łódź Niciardiana, winda dla osób z niepełnosprawnością, niestety nieczynna. Brak jakichkolwiek informacji o tym, że jest nieczynna. Tak, no win... ani do przeczytania, ani tym bardziej, jeśli ktoś by miał problemy ze wzrokiem. Co ciekawe, na stacji Łódź Niciardiana znajdują się cztery windy. Proszę zobaczyć, tutaj pokażemy teraz mapę. Jak stacja Łódź Niciardiana jest skonstruowana, mapa Google, z lotu ptaka, proszę spojrzeć. Na stacji są cztery windy, jeden peron, dwa tory i, co ciekawe, żadna z tych wind nie prowadzi na peron. Na peron prowadzą platformy, które będziemy pokazywać, a to Państwo będą mieli okazję ocenić, czy są dobrym rozwiązaniem dostępnościowym, czy są średnim rozwiązaniem dostępnościowym. Najważniejsze. Nie, a tak? Tak. Radio, da, dzień dobry, Mikołajczyk, moje nazwisko. Dzień dobry. Ja jestem na stacji Łódź Niciardiana, jeżdżę na wózku inwalidzkim, jestem osobą z niepełnosprawnością. Chciałbym skorzystać z platformy i wjechać na peron. Tak. No. W tej chwili pan jest na Niciarce, tak? W tej chwili jestem na Niciarce, przewidziałem czas reakcji, w związku z tym no mam do wyboru ze dwa pociągi, na które chciałbym zdążyć. Rozumiem, że ktoś może tu przyjechać i mnie... I... Tak, ja już dzwonię do odpowiednich ludzi, którzy mają klucze od tego urządzenia i otworzą to. I... Dobra. Pan chce wjechać w kierunku? Ja chcę wjechać w kierunku Warszawy. Na Warszawę, tak? Tak. Tutaj. Okej. Dobrze, coś mi tutaj się nie. Rozumiem, że jakiś magiczny program próbuje teraz mój język zamieniać na napisy, tak? To nie program, tylko ludzie. Dobrze, okej. Do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, w rogu mamy biegnący czas. W minutach, to jest troszeczkę przyspieszone, czas oczekiwania na obsługę windy. Będą jechać do nas ze stacji obok, na którą pociąg
gdyby mógł do niego wsiąść, od ręki będzie jechał pewnie ze 3 minuty, bo to jest sąsiednia stacja Łódź Fabryczna. A my sobie grzecznie czekamy na... Naprawdę czekaliśmy 50... Nie, to teraz będą minuty, przepraszam. Już myślałem, że tamto to były minuty. Nie, czekaliśmy mniej więcej 20 minut czy 25 grzecznie na obsługę tej windy. O, są już panowie. A nie, nawet 16 minut. I teraz tak, tutaj pewnie zwróciliście uwagę, tu już włączę dźwięk. Że panowie w pierwszej wersji zaproponowali... Pierwsza propozycja obsługi jest, zgodnie zresztą tutaj z tym, co słychać, że czy na pewno chcemy z tego skorzystać i że oni mogą mnie wnieść na górę po tych schodach, no co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem dostępnościowym. Proszę też zwrócić uwagę, z naszego punktu widzenia platformy przyschodowe mogą mieć znamiona dobrego rozwiązania dostępnościowego, ale nie przy takiej długości schodów. Tak? Tutaj też informacja od obsługi, że potrwa to, cytuję, z godzinę. No i teraz proszę spojrzeć, jak to jest zorganizowane. My czekamy nadal, czas biegnie, widać ile minęło czasu. Pan poszedł na górę, uruchamia urządzenie, no i czekam, aż ono przyjedzie po mnie na dół, tak? Tutaj no ten czas oczekiwania jest oczywiście bezpłatny, nazwijmy to. Czekamy na tą platformę, aż ona pojawi się na dole. Z takich rzeczy, które mogą wykluczać to rozwiązanie w tym przypadku, czy też w podobnych przypadkach, w Łodzi chcieli władze miasta i kolej chciałaby korzystać z kolei, z pociągów, jako troszeczkę z komunikacji publicznej, czyli na podobieństwo innych miast w Polsce, czy Trójmiasta, czy Warszawy, żeby można pociągiem poruszać się również po mieście, zwłaszcza, że rozpoczęła się budowa tunelu średnicowego, który no, ma też jeszcze bardziej skomunikować kolejowo Łódź. No więc proszę sobie wyobrazić, że osoba z niepełnosprawnością chcąca skorzystać z pociągu jako komunikacji miejskiej, no ma sobie to przekalkulować, tak? Czyli czas dotarcia na peron w tym przypadku widzimy już minęło 19 minut, a tak naprawdę no jeszcze daleka droga do tego, żeby na ten peron się dostać. Słuchajcie, ja to trochę przyspieszę, bo no, to oczywiście trwało. Pan do mnie jechał, tak, tu widzimy, to ciągle trwa. Na górze macie czas, jaki jest, ile to trwa. Potem ja wsiadam i dla odmiany ja jadę, tak? Trzeba cały czas trzymać przycisk. Przy osobach, które mają kłopoty, porażone są czterokończynowo, ja jestem taką osobą, ale no ja, moja sprawność rąk, powiedzmy, jest zachowana w pewnym zakresie, ale znam ludzi, którzy nie byliby w stanie, siedząc na wózku, no i też w pewnym sensie pilnując swojej pozycji na tym wózku, jeszcze trzymać tam, proszę... Tak, proszę spojrzeć, oczywiście jedziemy dalej. Tutaj jest tak 25, tu będzie dojazd do końca. 26 minut, czyli pół godziny od momentu telefonu. Żeby w przyszłości ludzie, którzy zajmują się planowaniem tej przestrzeni publicznej, no nie proponowali takich rozwiązań, które są no w tym przypadku widać doskonale troszkę jednak bezużyteczne. Tak, już po pół godzinie udało się dotrzeć na peron lokalnej stacji kolejowej w Łodzi. Udało się 10:11. Ale prawie, czy brakło nam? Z ciekawostek było tak, że my jak byliśmy już, brakowało nam ze 3 schodów do końca, to przyjechał pociąg, otworzył drzwi, zabrał pasażerów, zamknął drzwi i odjechał. Też można by, ale to już jakby jest zupełnie dyskusja na inny temat.
Tutaj no, pokazaliśmy, jak to wygląda. Co ciekawe, w tym filmie dalej jest jeszcze jedna sytuacja, tym razem już na dworcu centralnym w Warszawie. Tu bym chciał tylko pokazać rozmowę z Próba skorzystania, Warszawa Centralna. Tutaj proszę się wsłuchać w rozmowę moją z operatorem, bo kluczowym elementem tego będzie to ustalenie, przy której platformie się znajdujemy. Poczta Głosowa. Jeszcze raz. Dzień dobry, Mikołajczyk moje nazwisko. Wie pan co ja... Halo, słyszy mnie pan? No ledwo, ale... Mikołajczyk moje nazwisko. Ja stoję przy platformie przyschodowej, przy wyjściu do ulicy Aleja Pawła II. Jestem osobą poruszającą się na wózku. Chciałbym z niej skorzystać. Tylko proszę mi powiedzieć, które wyjście, na Żoliborz czy... Wie pan co, widzę na skrzynce numerek 6. Taka żółta tablica, uwaga, zmiana organizacji ruchu. Wyjście do Aleja Jana Pawła... Naprzeciwko Złotej Terasy, że tak powiem. Naprzeciwko czego? Złotej Terasy. Nie, myślę, że nie, że zupełnie... Na drugą stronę Jana Pawła. Tak, to dobrze, to tak, na przy wyjściu... Zwróćcie uwagę, akurat na Warszawie Centralnej tych platform jest kilka, może nawet kilkanaście. Ja nie znam Warszawy, znaczy nie muszę znać Warszawy. Przyjechałem do Warszawy, wysiadłem na pociągu, podjeżdżam do platformy. Platformy nie da się zidentyfikować jednoznacznie. Wystarczyłoby, żeby na niej była, nie wiem, wielka, jedynka, dwójka, ósemka, żeby mógł powiedzieć dzień dobry. Znaczy ja tu próbowałem, jak widzieliście, myślałem może, że ta szóstka na tej skrzynce to jest jakaś identyfikacja tej platformy. Okazało się, że absolutnie nie. No tutaj po wielu... W końcu dotarli do mnie. Tutaj ta platforma o tyle jest lepszym rozwiązaniem, że ona obejmuje tylko... Tu będziemy jechać, już pokażę, kilka schodów, tak? Więc powiedzmy schodowa kilka. No. Posiadała obsługę na miejscu. No najfajniej, gdyby ta obsługa siedziała obok tej platformy. Oczywiście rozumiem, że byłoby to bardzo trudne, ale ta obsługa musi być dostępna od ręki, tak? Tak jak tutaj rozmowa telefoniczna nie może przebiegać tak, że my przez 3 minuty ustalamy, gdzie ja się znajduję. Wystarczyłoby te platformy ponumerować wielkimi cyferkami czy literami, no tutaj już wszystko jedno, tak? I w momencie, kiedy ja dzwonię do obsługi i mówię dzień dobry, platforma 1 czy platforma A i nie ma potem dyskusji, a pan to jest przy tym wejściu czy przy tym, tak? Tutaj, no tutaj ten moment ustalania lokalizacji psuje trochę ogólny obraz, bo samo korzystanie w tym przypadku z tej platformy, no naprawdę nie było problematyczne. Tak? Przyszli ludzie, pomogli, otworzyli, tak, zaangażowani, także jak najbardziej. Zwróćcie uwagę, że tutaj tych schodów jest kilka, no to powiedzmy, że tutaj ta platforma ma pewnego rodzaju uzasadnienie. Miałem też przyjemność właśnie chyba w Złotych Tarasach korzystać z platformy w kinie, gdzie tam jest... Kilka stopni, no też było to zorganizowane w miarę. Tam dla odmiany, co ciekawe, pani w informacji twierdziła, że nie da się wjechać na ostatnie piętro, bo nie ma windy. No, okazało się, że jest winda, tylko pani w informacji o niej nie wiedziała, więc oprócz rozwiązań technicznych, o które są oczywiście kluczowe, bardzo ważnym elementem jest ta część ludzka, tak? Czyli tej obsługi, informacji, pomocy i tak dalej. No tu oczywiście na koniec mogę powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnością jest winda, a najbezpieczniejszym podjazd, bo on się nie zepsuje. Windy mają niestety to do siebie, zwłaszcza te umieszczone w tej przestrzeni ogólnodostępnej, że bardzo często są nieczynne, tak jak było chociażby tam na Nicierniane, jedna z tych wind była po prostu nieczynna, zepsuta, być może się zepsuła, a być może ktoś, kto zorganizował sobie, powiedzmy, imprezę w windzie, ją zepsuł. No to myślę, że tyle. Pokazałem tutaj te rozwiązania, które w
funkcjonują i jak one funkcjonują, bo co innego jest, pamiętajcie o tym, że papier wszystko przyjmie, i co innego jest w projekcie czy w procedurze napisać, że osoba niepełnosprawna na trzecie piętro dostanie się przy pomocy schodołazu, i to będzie piękny zapis wyczerpujący temat dostępności budynku na pewno. Jeśli ktoś przyjdzie kogoś zapytać, czy macie dostępny budynek, tak oczywiście, proszę, tu mamy procedurę, tu jest pani odpowiedzialna za to, a że dzisiaj jej nie ma, no trudno, ale jutro będzie, więc jutro może ktoś przyjść. Więc papier przyjmie wszystko. Niestety rzeczywistość, być może troszeczkę jest ona celowo pokazana w tych filmach tak z tej drugiej strony niekorzystnej, ale no proszę, to jest takie pokazanie, jak to wygląda na żywo. Z mojej strony to wszystko. Jeśli ktoś w tej momencie ma uwagi, chętnie, jeśli nie, to jestem do dyspozycji przez całe nasze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Ja widziałem komentarz w międzyczasie, że w jednym z urzędów był schodołaz, nikt z niego nie był zadowolony. A czy coś jeszcze się pojawiło? Hostini? Nie, poza tym komentarzem nie było innych. O, dobrze, dobrze. W takim razie przechodzimy do kolejnej naszej prezentacji. Już teraz będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć rozwiązania, które można zastosować w budynkach zabytkowych albo w częściach zabytkowych. Zapraszam do prezentacji panią Katarzynę Szafrańską, koordynatorkę dostępności Muzeum Warszawy. Dzień dobry. Słychać mnie? Słychać. A czy widać prezentację, proszę powiedzieć? Widać. Super. Z wielkim zaskoczeniem przyjęłam to zaproszenie, bo ja mam cały czas taki niesamowity niedosyt dostępności w naszych budynkach, ale z drugiej strony to jest jakiś chyba tylko mój osobisty problem, bo ileś tych rozwiązań, które mamy w naszym muzeum, jest dostrzegana i jest przede wszystkim używana, co mnie bardzo cieszy. Ja poprosiłam Fundację FADO, żeby oni obsługiwali moją prezentację, bo mam problem z samodzielnym przerzucaniem tych slajdów. Wczoraj miałam szkolenie dla naszych edukatorów zewnętrznych i coś po prostu nie ogarniam tego nowej wersji Zooma, która mi się tutaj wgrała w system. Dlatego będę w międzyczasie prosiła o zmiany slajdów. Poproszę kolejny slajd. Na slajdzie budynki zabytkowe, czyli nasza siedziba główna Muzeum Warszawy, rynek Starego Miasta, widać 8 kamienic. To są kamienice, które są widoczne, kiedy stoimy na rynku Starego Miasta. Natomiast po lewej stronie ta wąska uliczka to uliczka Nowomiejska prowadząca w stronę Nowego Miasta i od tamtej strony jeszcze 3 kamienice. To wszystko są budynki zabytkowe, co nie jest proste, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ingerencje w architekturę budynku. To, co jest ułatwieniem i dla nas, pracowników, a przede wszystkim dla zwiedzających, to, że te wszystkie kamienice są ze sobą w środku połączone, są przekute w turnie przejścia między kamienicami, co daje możliwość zwiedzającym przemieszczania się bez wychodzenia na zewnątrz przez wszystkie te kamienice, przez wszystkie pomieszczenia, ale wszystkie to tak trochę na wyrost. Poproszę o kolejny slajd, ponieważ zobaczcie Państwo, ja dodałam takie dwie czerwone linie, które pokazują, że stropy w naszych kamienicach nie są równe, są na różnych wysokościach. Wynika to z tego, że każda z tych kamienic kiedyś była zupełnie osobnym budynkiem, który był własnością prywatną. Dopiero później, kiedy miasto wykupiło te przestrzenie i połączyło je, okazało się, że nie do końca te stropy odpowiadają wysokościom w kolejnej sąsiedniej kamienicy, co, jak się możecie Państwo łatwo domyślić,
dla użytkownika tej przestrzeni, a szczególnie użytkownika ze szczególnymi potrzebami, czyli osoby poruszającej się na wózku albo mamy z dzieckiem, które jeździ jeszcze w wózku, albo osoby, która ma złamaną nogę, a bardzo chciała przyjść i zwiedzić nasze muzeum, jest naprawdę dużą trudnością. Trzecia sprawa, i tutaj też poproszę o kolejny slajd, to są nasze przestrzenie. To jest jeden wielki labirynt pomieszczeń. To, co Państwo widzicie na slajdzie, to jest fragment mapy, którą opracowywałam właśnie z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, głównie dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, i chciałam w myśl naszej idei, żeby nie narzucać ścieżki zwiedzania, bo w Muzeum Warszawy nie ma ścieżki zwiedzania, każdy nasz gość może chodzić którędy chce i jak chce, oczywiście w ramach przestrzeni wystawy głównej. Natomiast mi chodziło też o to, żeby osoba, która przychodzi do muzeum, a ma jakiekolwiek specjalne potrzeby w tym zakresie, dostała informacje, a decyzję o tym, którędy pójdzie, jak pójdzie, gdzie może się przedostać, chciałam zostawić po stronie naszego gościa muzealnego. Stąd też, jak Państwo widzicie, plątanina pomieszczeń z jeszcze większą plątaniną piktogramów. Te piktogramy pokazują wszystkie utrudnienia albo też dostosowania w przestrzeni jednego tylko piętra. To jest parter. U dołu jest taki trochę wybledzony, mało widoczny podział. Są numery kamienic i są zaznaczone dwa wejścia. I jak Państwo widzicie, jest mnóstwo piktogramów pod tytułem jeden próg, albo schodki, albo rampy, albo winda. Przejście i wyrysowanie samej tej mapy było dla mnie niesamowitym wyzwaniem, bo co chwila mi się coś nie zgadzało. To też jest taka przypadłość wszystkich naszych nowych pracowników. Po prostu się gubimy w tych przestrzeniach, więc też musimy brać pod uwagę, że nasz gość muzealny też się w nich może zgubić. Stąd też to rozwiązanie na mapę, która wcale nie jest mapą idealną. Często jest też tak, że osoby się gubią po prostu, nie wiedzą co dalej i gdzie dalej. Także jakby zmierzenie się na dzień dobry z tymi wyzwaniami wcale nie było proste, bo tak jak powiedziałam, dla osób, które nie mają problemu z poruszaniem się, kiedy wejdą w labirynt naszych pomieszczeń, okazuje się, że ten problem bardzo szybko się pojawia. Poproszę o następny slajd. Pierwszą taką inwestycją gigantyczną, którą robiliśmy w ramach remontu tych naszych zabytkowych kamienic, to był remont samych piwnic. To była pierwsza w ogóle w historii Muzeum Warszawy taka powojenna inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że to, co Państwo widzicie na slajdzie, czyli trzy zdjęcia z pięknie wyremontowanych, uzupełnionych eksponatami, tutaj może nie, ale mamy tutaj wydruki 3D obiektów budynków w mieście, mamy wydruki 3D naszych kamienic, które pokazują historię tą przedwojenną i powojenną, i mamy też taką dużą ścianę, na której mamy wyrysowane detale architektoniczne, i to jest moje ulubione miejsce do pracy z dziećmi w ramach działań edukacyjnych. Natomiast trzeba wiedzieć, że te przestrzenie podczas powojennej odbudowy w ogóle nie były brane pod uwagę. Kiedy odbudowywano Stare Miasto, które leżało w morzu ruin, skupiono się głównie na rekonstrukcji kamienic i na rekonstrukcji wystroju kamienic. Natomiast piwnice, które są zachowane w większości autentyczne, pochodzące z XV, XVI, XVII wieku, wtedy w ramach odbudowy Starego Miasta wydawały się mniej istotne i tak naprawdę nie zajmowano się nimi, tylko wykorzystano je po to, żeby przeprowadzić wszystkie nowe instalacje, czyli poszły tamtędy rury centralnego ogrzewania, rury gazowe, woda,
kanalizacja, a część z tych przestrzeni była wykorzystywana po prostu jako magazyny. I muszę Państwu powiedzieć, że tam byłam kiedyś raz, 100 lat temu, w 2010 roku, no to ten widok był naprawdę straszny, jak z horroru. Było ciemno, było pełno pajęczyn, nie było podłogi, bo piwnice staromiejskie, tak jak powiedziałam, z racji tego, że są zabytkowe, czyli autentyczne, nie miały ułożonej podłogi. To była po prostu bita ziemia, więc przechodzenie tamtędy no było bardzo ciężkim doświadczeniem. I ta inwestycja, która została zainicjowana, a było to w 2008 roku, była bardzo ciekawym pomysłem, dlatego że powstał szlak kulturalnych piwnic Starego Miasta. Wytypowano 5 lokalizacji w obrębie Starego Miasta, w obrębie tego obszaru wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i zajęto się renowacją i adaptacją tych przestrzeni na potrzeby kulturalne. Tak jak powiedziałam, w 2012 zakończył się ten cały proces. Były to naprawdę mocno utrudnione prace budowlane i konserwatorskie jednocześnie, a tuż przed poprzedzały to prace archeologiczne, gigantyczne finansowanie w połowie z norweskiego mechanizmu finansowego. W połowie były to środki własne muzeum, nie muzeum, tylko miasta stołecznego Warszawy. I tak jak mówiłam, to było 5 lokalizacji, 5 zespołów kamienic zarządzanych przez różne instytucje, ale instytucje miejskie, w tym właśnie nasze piwnice na rynku. I w trakcie tych prac znajdowano przeróżne dziwne rzeczy w tych piwnicach, którymi muzeum się jakoś tam chwaliło, o których opowiadało. Między innymi była to studnia, która jest autentyczną studnią z XVII wieku, sięgającą poziomu piwnic do minus 2. Relikt, fragment pieca i to, co największym echem się odbiło, to skarb monet w kamienicy 30. Znaleziono skarb, 1211 monet. Tylko że dla mnie, z perspektywy osoby, która zajmuje się oczywiście też z jednej strony edukacją, ale głównie dostępnością, największym skarbem naszych piwnic jest zupełnie co innego. Poproszę o następny slajd. Pamiętajmy, że nasze piwnice, z racji tego, że różnice poziomów występują na piętrach, to również te różnice znajdowały się na poziomie piwnic. To jest fragment tej samej mapy dla naszych zwiedzających, pokazujące tylko poziom minus 1, czyli ten pierwszy poziom piwnic. I zobaczcie Państwo, że na tym planie są dwa miejsca, które są zaznaczone takim piktogramem oznaczającym podnośnik łamane na schody. To są te dwa miejsca, w których nie byliśmy w stanie zniwelować poziomu podłóg, bo tak jak mówiłam, część podłóg w piwnicach była po prostu ubitą ziemią, więc łatwo było wyrównać ten teren. Natomiast część pokrywała posadzka choćby z zabytkowych cegieł. W związku z tym trzeba było zastosować jakieś rozwiązanie, które nie będzie za bardzo ingerować w tkankę tego zabytku. Samo hasło, że jesteśmy w obiekcie zabytkowym, już wymaga od nas pewnych działań skoordynowanych i we współpracy z konserwatorami zabytków. Tak naprawdę nie możemy wykonać żadnych prac bez ich zgody, konsultacji, opinii. W związku z tym długo się zastanawialiśmy, jakiego rozwiązania użyć w tej przestrzeni piwnicznej. Chodziło nam o to, żeby to było takie rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować, na które zgodzi się nam konserwator zabytków, a z drugiej strony, żeby to było rozwiązanie, które nie będzie za bardzo widoczne, a będzie też funkcjonalne. I tak pojawiła się w naszych piwnicach taka platforma. Poproszę o nowy slajd. To jest platforma, która znajduje się w dwóch lokalizacjach w naszych piwnicach. Tutaj na slajdzie jest pokazana jedna z nich. Są 4 fotografie pokazujące kolejny etap działania tej platformy.
To jest rozwiązanie, które wtedy, dokładnie w 2011 roku była montowana ta platforma. Wtedy nie było jeszcze znane w Polsce. To, co jest bardzo ważne, to to, że taką platformę można wyłożyć, jak Państwo widzicie, ta powierzchnia, na którą najeżdżamy wózkiem, jest wyłożona dokładnie tymi samymi kaflami, którymi wyłożona jest cała podłoga w tym pomieszczeniu. Czyli taka wartość dodana tej platformy, której tak naprawdę potem nie widać, to jest ta możliwość wyłożenia jej dowolnym materiałem. Dzięki temu jest właśnie niewidoczna. Kiedy jest w spoczynku, widać tylko taką naokoło metalową listwę. W momencie, kiedy włączymy, żeby nam zadziałała, to te, jak na drugim zdjęciu widać, to te boki, czyli ta listwa wysuwa się nam ku górze i cała platforma wysuwa się z posadzki do góry. Tutaj warto wiedzieć, że wysokość, do której może się wysunąć ta platforma, to jest maksymalnie 100 cm. Czyli jest to kapitalne zastosowanie do właśnie takich niedużych biegów schodów. Jak tutaj Państwo widzicie, raptem 3 stopnie schodów, ale raptem i aż, bo to są bardzo wysokie stopnie schodów i to pomieszczenie jest na tyle małe, że nie dało rady zastosować tutaj rampy, która spełniałaby jakiekolwiek standardy, jeśli chodzi o kąt nachylenia. Stąd też właśnie to rozwiązanie platformowe. Po uruchomieniu wysuwa się ta górna część, tak jak Państwo widzicie, na trzecim slajdzie jest taka harmonijka u dołu, która jest taką osłoną, zabezpiecza cały ten system mechaniczny, który znajduje się w środku. I ostatnim momentem jest dosunięcie tej platformy do szczytu biegu tych schodów. To trwa. Tak jak Pan Adam pokazywał, ile czasu zajmowało mu samo wjechanie czy poczekanie na zjeżdżający do niego podnośnik przez tę platformę przeschodową, tak samo tutaj to też trwa. To jest obsługiwane również pilotem. Plus taki, że w tym rozwiązaniu nie ma takiej sytuacji, że wisi tam numer telefonu, tylko jest po prostu obsługa ekspozycji, która stoi, ma przy sobie piloty przy sprzyjających okolicznościach, bo o tym też będę za chwilę jeszcze mówiła. I obsługuje to na życzenie naszego gościa. Tak jak powiedziałam, może z tego skorzystać osoba na wózku, może z tego skorzystać mama z dzieckiem w wózku, może z tego skorzystać osoba, dla której zejście po tego typu schodach, które są strome, jest trudnością. Bardzo często seniorzy korzystają z tego rozwiązania. I jest to takie rozwiązanie, które nam się najlepiej sprawdza z różnych rozwiązań, które mamy w muzeum, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, kiedy osoba na wózku na przykład elektrycznym ma wątpliwości, czy ta platforma go udźwignie, czy ona jest dostosowana do tych kilogramów, tej masy, którą tworzy z jednej strony sama waga wózka, a z drugiej jeszcze ta osoba na wózku. Ta rampa jest w stanie udźwignąć 300 kg, także myślę, że nawet przy tych najcięższych wózkach jest ona funkcjonalna. I to jest takie rozwiązanie, które się pojawiło jako pierwsze w naszym muzeum. Poprosiłabym o następny slajd, jak już się trochę nacieszyliśmy tymi wyremontowanymi piwnicami, zaczęliśmy oprowadzać po jeszcze pustych tam przestrzeniach, wtedy jeszcze nie było one wypełnione tymi wszystkimi informacjami, które są dzisiaj, to zaczął się kolejny gigantyczny projekt, tak zwany Muzeum od nowa. Nie byłam w stanie się nauczyć na pamięć tej nazwy, więc po prostu na slajdzie macie Państwo przedługą, przenudną nazwę projektu: modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie, realizowany w ramach programu Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego w
wsparcie udzielone z funduszy norweskich, funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. I to jest pełna nazwa projektu. To wszystko, wyobraźcie sobie Państwo, że robicie sobie remont w swoim mieszkaniu, no to teraz pomnóżmy to razy 5 kondygnacji i razy 11 kamienic. To był po prostu gigantyczny projekt. Oczywiście wszystko musiało być konsultowane i akceptowane przez konserwatorów zabytków. I dodałam tutaj na tym slajdzie w prawym górnym rogu zdjęcie Joanny Dudalewicz. Joanna była osobą, która z ramienia muzeum koordynowała cały ten projekt. Jest też projektantką, jest architektką i była takim strażnikiem wszystkich możliwych rozwiązań dostępnościowych. Mówię możliwych, bo nie wszędzie nam się udało te rozwiązania wprowadzić, ale w wielu miejscach pojawiły się rozwiązania, które pozwoliły na to, że nasze muzeum staje się coraz bardziej dostępne. To, co było ważne, to, że ten projekt to był też pierwszy gruntowny remont kamienic muzealnych po odbudowie, tej powojennej odbudowie Starego Miasta. I te wszystkie prace, które toczyły się jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz, bo były remontowane też elewacje, wszystkie detale architektoniczne. Chodziło o to, żeby zaprojektować i przeprowadzić tak, żeby zachować jak najwięcej tej pierwotnej tkanki, pierwotnego układu przestrzennego, a jednocześnie zadbać o to, żeby to była przestrzeń funkcjonalna, optymalna dla naszych gości muzealnych, ale z zastosowaniem wszelkich możliwych technologii, które w jak najmniejszym stopniu będą ingerować w ten zabytek. Więc nie jestem w stanie Państwu opowiedzieć, to są tony segregatorów, które do dziś w naszych archiwach spoczywają, ile do tego potrzebne było dokumentacji, konsultacji, rozrysowań i tak dalej, i tak dalej. Tu było już dużo trudniej, bo o ile, tak jak powiedziałam, w piwnicach mogliśmy troszeczkę niwelować różnice wysokości, ponieważ była tam ubita ziemia, o tyle na piętrach no już tak głębokiej ingerencji nie mogliśmy poczynić. Poproszę o następny slajd. Na slajdzie będzie widoczna mapa naszego muzeum na poziomie plus 2, to jest drugie piętro. Obok jest dodana legenda i zobaczcie Państwo, że jest tutaj piktogram z windą, jest piktogram schody między piętrami, schody po prostu, podnośnik, pojedynczy schodek, wysoki próg, rampa bądź szyny składane. To są wszystko rozwiązania, które wdrożyliśmy po to, żeby jak najlepiej udostępnić tą przestrzeń. Nie jest idealnie, jeszcze przed nami wiele, wiele zmian i wiele, myślę, prac. Natomiast to, co dla mnie było ważne, to żeby na tej mapie, tak jak mówiłam, były zaznaczone wszelkie utrudnienia i wszelkie udogodnienia, tak żeby osoba, która sama najlepiej zna swój potencjał i swoje możliwości, mogła zdecydować, którędy jest w stanie się przemieszczać po naszym muzeum. Wyjaśniam różnicę między schody pomiędzy piętrami a schody. Schody pomiędzy piętrami są oczywiste, tak jak na klatce schodowej w naszych blokach wdrapujemy się na kolejne kondygnacje, tak sam piktogram, który został podpisany jako schody, dotyczy różnic w wysokości poziomów na poziomie tego samego piętra. Czyli tak jak Państwo widzieliście na slajdzie dotyczącym piwnic, tam były 3 stopnie schodów, to tego typu schody pojawiają się też na wyższych kondygnacjach naszego muzeum, ale zawsze staramy się, żeby była też do nich alternatywa. Tam, gdzie była taka możliwość, zastosowaliśmy rampy. Poproszę o następny slajd. Rampy, które się pojawiły w naszym muzeum, są bardzo różne. Spółdzielnia FADO robiła u nas audyt lat temu kilka.
I tych ramp naoglądała się wiele. Nie wszystkie są takie ładne jak ta z tego slajdu. Ta rampa znajduje się w księgarni na poziomie 0 przy kasach muzealnych. Jest to rampa, którą zawsze się chwalimy, bo jest rampą dobrze zrobioną, tak? Czyli ma ten kontrast na początku i na końcu, ma odpowiedniej wysokości poręcze, są to poręcze na dwóch wysokościach, w przekroju okrągłym, czyli te wszystkie zasady dobrej rampy są zachowane, 6 stopni kąt nachylenia. Natomiast są też w naszym muzeum takie rampy, które na przykład nie mają poręczy. No i to jest takie wyzwanie, które przed nami stoi. Ale mówię o tym też dlatego, że ten remont był robiony i ta inwestycja była robiona wtedy, kiedy jeszcze Warszawa nie miała standardów dostępności. Pierwsze standardy dostępności pojawiły się w 2015 roku, kolejne w 2017, a o ustawie jeszcze wtedy nikt nie myślał. Także patrząc z tej perspektywy, faktycznie było to coś, co mocno zmieniało taką świadomość też wszystkich naszych gości o tym, że można coś zrobić w formie dostępnej i faktycznie mimo trudności przedostania się przez Stare Miasto, bo jest ono wybrukowane, bardzo dużo osób na wózkach pojawiło się w naszym muzeum po tym remoncie, korzystając z tych rozwiązań. I to, co było dla mnie taką dużą wartością, to to, że zawsze dzielili się ze mną swoimi odczuciami, komentarzami na temat, jak to zostało zrobione, co by można było poprawić. Ja te wszystkie informacje zbieram i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można wprowadzić kolejne zmiany. Nie wszędzie się da zastosować rampę. Poproszę o następny slajd. Co zrobić, kiedy się nie da? Tutaj Państwo widzicie przejście z jednej kamienicy do drugiej kamienicy. Wysokość różnicy, różnica w wysokości podłogi to jest niespełna 90 cm. Nie da się w tym miejscu zastosować rampy, ponieważ jest to za duża wysokość, a za mało pomieszczenia, przestrzeni tutaj przed tymi schodkami. No można by było tą rampę zrobić, tylko po co? To tak jak, wiecie Państwo, to tak jak robienie rozwiązań, aby były, tylko że do niczego potem nie służą. W związku z tym nie zdecydowaliśmy się na założenie tutaj żadnej rampy, ponieważ wiedzieliśmy, że ona będzie po prostu niefunkcjonalna, będzie zbyt stroma. Tą stromiznę bardzo dobrze widać na poręczach tych schodów. Stąd też to wyzwanie na poziomie 2 było największym wyzwaniem w całej tej przestrzeni, tej muzealnej, tej ekspozycji stałej, wystawy głównej. Ta ciasnota przestrzeni, tak jak powiedziałam, wykluczyła nam możliwość zainstalowania rampy i zaczęliśmy się zastanawiać, no to co zrobić, jeśli się nie da. Nie mogliśmy zastosować rozwiązania, które mamy w piwnicach, czyli tej platformy, która się chowa w posadzce, dlatego że tutaj grubość stropu była zbyt mała, żeby takie rozwiązanie stosować i po prostu strop by tego nie udźwignął. Więc Joanna Dudelewicz zaczęła szukać, jeździła na przeróżne wizyty studyjne po muzeach na całym świecie i znalazła rozwiązanie. Poproszę o kolejny slajd. Te schody tak naprawdę są platformą, schodoplatformą. My je w muzeum nazywamy tak roboczo, że to są nasze transformersy, ponieważ są to schody, które po włączeniu przycisku, który jest przy poręczy, zamieniają się po prostu w platformę, która w stanie spoczynku, jak widzicie Państwo na zdjęciu po lewej, jest po prostu zwykłymi schodami, a po prawej widać, że może też pełnić funkcję platformy podnośnika, który umożliwi osobie na wózku czy osobie z niepełnosprawnością ruchową jakąkolwiek dostanie się na ten
poziom wyżej w tej samej przestrzeni piętra drugiego. To, co dla mnie jest ważne, to to, że to rozwiązanie jest fantastycznie wkomponowane w wizualność tej przestrzeni. Zobaczcie Państwo, że te schody niczym się nie odróżniają od podłogi, która jest wkoło nich. Są dodane drewniane poręcze i ta konstrukcja jest naprawdę estetyczna, a to w przestrzeni muzealnej ma bardzo duże znaczenie, więc też jest taką wartością dla nas dodaną do samego tego rozwiązania. I to jest pionowy podnośnik, który wytrzymuje 250 kg. Zamontowany w 2016 roku. I to, o czym należy pamiętać, to to, żeby kiedy mamy już tego typu rozwiązanie w naszej przestrzeni, to to, żeby osoba, która jest opiekunem ekspozycji, akurat stoi w niedalekiej odległości od tego rozwiązania architektonicznego, żeby umiała obsłużyć tą platformę. To jest bardzo ważne. Poproszę o następny slajd. I tutaj wypisałam Państwu takie rzeczy, które z perspektywy czasu, już z doświadczenia, którego nabraliśmy przez te kilka lat, wiem, że należy zapamiętać, żeby regularnie konserwować te rozwiązania, te technologie. Druga rzecz to regularnie sprawdzać, czy działa. Żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi osoba, która chce z tego skorzystać, opiekun ekspozycji włącza pilotem i okazuje się, że coś nie działa i nie wiadomo. I teraz zaczyna się popłoch i szukanie, czy to baterie w pilocie nie działają, czy faktycznie platforma się zepsuła. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam już weszły w rutynę naszych działań. One są codziennie rano przed otwarciem muzeum regularnie sprawdzane, czy działają. I tak samo wielokrotnie już z doświadczenia wiem, że trzeba regularnie szkolić pracowników. Pracownicy się zmieniają, pracownicy idą na chorobowe, ktoś inny staje przy platformie i nie umie jej obsłużyć, więc to jest taka rzecz, która jest bardzo ważna, żeby cały personel, który jest w obiekcie, umiał po prostu obsłużyć te urządzenia. To naprawdę nie jest trudne, wystarczy dwukrotnie samemu od A do Z się z tym zmierzyć. I to, co jest bardzo ważne i o co zawsze staram się dbać, to to, żeby była aktualna informacja na stronie internetowej. Informacja o braku dostępności też jest dostępnością, czyli jeżeli wszyscy wiedzą, ci, którzy chcą nasze muzeum zwiedzić, wiedzą, że są platformy, bo taka informacja wisi na stronie internetowej, to jeżeli nam się platforma z jakichkolwiek powodów zepsuła, jest awaria, to ja dbam o to, żeby po porannym sprawdzeniu była od razu wrzucona informacja na stronę, że mamy awarię albo na poziomie -1, albo na poziomie 2, bo najgorsze, co można zrobić, to poinformować, że mamy platformę, a potem na miejscu okazuje się, że ona jest nieczynna. I taka jest moja perspektywa i takie jest moje myślenie o dostępności. Uważam, że poinformowanie o czasowej awarii jest jak najbardziej wskazane, wręcz potrzebne. Długo musiałam przekonywać dział promocji i komunikacji, że jest to ważne, że ta informacja jest strategiczna dla tych, którzy będą z tego rozwiązania chcieli skorzystać. I poproszę o kolejny slajd. Dostrzeżono nasz wysiłek. Tak, w 2019 roku Fundacja Integracja, organizująca konkurs na lidera dostępności, uznała, że te nasze rozwiązania są warte zauważenia, są warte pokazania. I dostaliśmy nagrodę w kategorii obiekt zabytkowy właśnie ze względu na to, że w tak trudnym, niewdzięcznym środowisku, w tak trudnym obiekcie udało nam się w jakimś zakresie, w pewien sposób dostosować tą przestrzeń do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, co nie znaczy, że wszystkie nasze przestrzenie są dostępne. Tak jak powiedziałam, są jeszcze takie miejsca, gdzie trwają prace, najpierw prace koncepcyjne, później prace realizacyjne. Natomiast chodziło tutaj Fundacji Integracja o to, żeby zaznaczyć, że i pokazać, że nawet w zabytkowym, trudnym, ciężkim obiekcie da się tego typu rozwiązania zastosować. I ostatni slajd. Bardzo Państwu dziękuję. Tutaj podałam swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Gdyby ktoś chciał z Państwa ze mną się skontaktować, o coś dopytać, to zapraszam i zapraszam też do Muzeum Warszawy, żebyście Państwo mogli się, że tak powiem, na własnej skórze przekonać, jak te rozwiązania działają, jak te rozwiązania wyglądają. Warto jest się temu przyjrzeć, jeżeli chcecie Państwo tego typu rozwiązania wdrożyć w swoich instytucjach, w swoich obiektach, to zawsze taka wizyta studyjna, myślę, że daje bardzo dużo takiej, otwiera głowę na różne możliwości, tak? I to, co też powiedział Adam, zawsze należy pamiętać o tym czasie obsługi. Ja nigdy nie robię, nie organizuję oprowadzania dla osób poruszających się na wózku w ilości 20 osób, bo teraz wyobraźcie sobie Państwo, że te 20 osób musi z tej rampy przyschodowej skorzystać, z tego podnośnika, platformy czy transformersów, to trwa, więc ja robię po prostu małe takie kameralne grupy i to zdaję egzamin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widziałem, że się pojawiło co najmniej jedno pytanie. Na pewno Jacek Kowalski coś zadawał. Nawet nie pytania, tylko to były też komentarze takie chwalące rozwiązania. Nie, było też pytanie o piktogramy. A tak, czy piktogramy są stworzone przez Państwa, są ogólnie przyjęte według jakichś standardów? Te piktogramy to nieszczęście, tak. Dziękuję, że Pan to zauważył. To są piktogramy, które były robione w momencie, kiedy powstawała ta mapa, czyli dobrych kilka lat temu, kiedy jeszcze nikt nie myślał o tym, przynajmniej u mnie w muzeum, nie myśleliśmy o tym, żeby po prostu jakoś wpleść się w dostępne piktogramy, które są używane standardowo we wszystkich takich informacjach ogólnodostępnych, ale wiecie Państwo, jak to jest. Muzeum zawsze chce mieć swój layout, swoją tą wizualność i niestety zostały wymyślone tego typu piktogramy. Nie ze wszystkimi się zgadzam, nie wszystkie mi się podobają, natomiast tak jak powiedziałam, one powstawały wtedy, kiedy jeszcze nie było tych standardów dostępności, nie było ustawy o zapewnianiu dostępności i staraliśmy się to zrobić jak najbardziej przejrzyście. Konsultowaliśmy te piktogramy z osobami z niepełnosprawnościami i oni powiedzieli, że są czytelne, natomiast błąd, którego się nie ustrzegłam i na który też zwracam Państwu uwagę, to taki błąd, kiedy projektowaliśmy tą mapę, nie pomyśleliśmy o tym, że osoba, która będzie jej używała, może mieć właśnie problemy manualne, może mieć trudność z trzymaniem tej mapy. I błąd polegał na tym, że zdjęcia, które Państwo widzieliście na prezentacji, czyli rysunki kolejnych pięter, pojawiają się jeden pod drugim, natomiast cała legenda dotycząca wszystkich piktogramów znajduje się na odwrocie, czyli na drugiej stronie tej mapy. Więc kiedy przechadzałam się przez nasze muzeum, wielokrotnie widziałam, że osoby wachlują się tą mapą w jedną i w drugą stronę, szukając opisu danego piktogramu, więc to jest też takie moje doświadczenie, o którym Państwu mówię, żeby mówić też o takich, bo uważam, że trzeba mówić też o takich potknięciach w dostępności, żeby po prostu nie powielać błędów, żeby korzystać z dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań, ale też uczyć się trochę na błędach innych.
Dobrze. Było jeszcze pytanie, jak przekonać konserwatora zabytków, że jednak można znaleźć rozwiązanie, prócz pokazania waszych przykładów, ale domyślam się, że to może być trudne pytanie. To jest trudne pytanie, ale trzeba się zaprzyjaźnić z konserwatorem zabytków. Ja wiem, że konserwator zabytków kojarzy nam się jako zło wcielone, które się na nic nie zgadza, dziury nie można wywiercić. Natomiast ja nie wiem, jak Joanna Dudelewicz to zrobiła, ale zrobiła, weszła we współpracę z konserwatorami i taką mrówczą pracę, którą wykonała, to pokazywała im kolejno przeróżne rozwiązania, które proponowała w danym miejscu naszej wystawy i konsultowała z nimi, pokazując rozwiązanie, kiedy oni mówili nie, to pytała, ale co w tym rozwiązaniu jest nie tak? Czego Państwo oczekujecie? Które z rozwiązań byłoby takie, które spełni te wymogi konserwatorskie? Ale to, o czym mi zawsze mówiła, to, żeby nie przychodzić do konserwatora bez pomysłu, żeby przyjść i pokazać mu swoje rozwiązanie. I wtedy jest ta płaszczyzna do rozmowy, co w tym rozwiązaniu, co w tym moim pomyśle należy zmienić, trochę poprawić, tak, żeby przeszło to audyt konserwatorski. Także da się. Dobrze, dziękuję. Ktoś chyba remont robi, chyba u pani tak, nawet. Tak, to u mnie sąsiad za ścianą, przepraszam bardzo. Bo Monika, która hostuje, już robi tutaj Armagedon, że mam wyłączyć mikrofon, ale to nie u mnie. Ja już się wyciszam. Nie, znaczy tam damy radę, jeśli będą pytania, to chętnie poprosimy o odpowiedź. To pytanie, nie pytanie, to określenie transformersi bardzo mi się podoba. Myślę, że zapadnie nam w pamięć, a też FADO też tak działa, że pójdzie gdzieś na audyt, czy też będąc w ciągłym, permanentnym audycie przestrzeni, jak coś ciekawego zauważymy, to po prostu to dalej pokazujemy. Natomiast pani Katarzyna nie powiedziała, że zapraszamy do Muzeum Warszawy na zwiedzanie, więc myślę, że w takim celu też warto się wybrać do tego obiektu. Przed nami jeszcze panel dyskusyjny, ale z racji tego, że nasi tłumacze muszą odpocząć, a w zasadzie każdy z nas chyba potrzebuje chwili odpoczynku. Zatem zarządzam przerwę tak do godziny 10:27, czyli 9 minut. No tak, prowadzący mi zamknął kamerę, więc się Państwu nie pokażę. Mamy godzinę 10:27, a więc wracamy z naszych wojaży. Mam nadzieję, że każdy jest już wyposażony w ulubiony napój, który można teraz podczas panelu dyskusyjnego spożywać. Ja za chwilę przedstawię Państwu troje naszych dyskutantów, chociaż dla stałych bywalców dwoje powinno być już znanych, dlatego że jednym z nich będzie Adam Mikołajczyk. Powiedz, z kim jesteś, co robisz, poza tym, że jeździsz na wózku, to bo to już wiemy. Dzień dobry, no i ja już dzisiaj miałem okazję powiedzieć kilka słów o sobie, generalnie. Mężczyzna w średnim wieku na wózku inwalidzkim od 17 lat. Niestety albo stety jestem wrogiem przestrzeni publicznej. Jeżdżę właściwie tylko i wyłącznie samochodem, bo uważam, że mimo że wszyscy trochę zaklinają rzeczywistość, komunikacja miejska jest absolutnie nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Nie no, metro ci się podobało jakbyś. No ale mieszkam w Łodzi, więc metro podobało mi się to, które było, jest w Warszawie. Powiedzmy, miałem okazję też w ramach audytów być w Brukseli, tam też było metro. Też było... To już ci się nie podobało. No nie, no tam faktycznie metro jako środek lokomocji dla osób z niepełnosprawnościami no daje radę.
Natomiast no ja mam tak, że jeżdżę samochodem, ale dla odmiany spotykam się z innymi problemami typu miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, ich dostępność, tak? Ja wiem, że zabawnie to brzmi, ale czasami miejsca parkingowe są niedostępne i to wiele można by na ten temat powiedzieć i napisać i pokazać. No i znowu ludzie, którzy nie są w stanie sobie wyobrazić, że ktoś na wózku może jeździć samochodem, w związku z tym parkowanie na takich kopertach i tak dalej, no to jest zawsze temat rzeka. Generalnie zajmuję się obecnie trochę dorywczo, wcześniej można powiedzieć zawodowo, audytowaniem dostępności przestrzeni pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej, społecznej. No, wydaje mi się, że wiem na ten temat sporo, pewnie nie wszystko, bo nikt nie wie wszystkiego. Na pewno można mnie zagiąć i zawsze najbardziej w takich spotkaniach mam takie wewnętrzne przekonanie, że spotkam kogoś, kto będzie wiedział lepiej i to będzie kryzys wtedy, bo wiecie, że człowiek zawsze lubi mieć rację, ja przynajmniej tak mam. A dzisiaj rozmawiamy jednak o przemieszczaniu się pomiędzy piętrami, więc pewnie zaprosimy Cię, jak będziemy rozmawiać o parkingowych miejscach i innych atrybutach. Dobrze. Z tego, co słyszymy, to Adam lubi mówić, więc gdybyście Państwo chcieli go zapraszać gdziekolwiek, to kontakt pewnie nie będzie większego problemu. Dobrze. Ty jeździsz na wózku i musimy tu dodać, że na aktywnym, który sam operujesz. Tak. Dobrze. Kolejnym naszym dyskutantem, dyskutantką jest Ewa Sobczak, którą Państwo znają już na pewno z poprzedniego spotkania o windach. Ty jeździsz na jakim wózku i dlaczego? Dzień i czym dobry. Się zajmujesz? Pracuję w spółdzielni socjalnej FADO, jeżdżę na wózku elektrycznym. Dlaczego? Dlatego, że choruję na porażenie mózgowe czterokończynowe i moje ręce nie są do końca tak sprawne, żebym mogła jeździć na wózku aktywnym. No i tyle, co bym mogła powiedzieć. Okej. I naszym ostatnim dyskutantem będzie Grzegorz Figiński. I tutaj też powiedz, czym się zajmujesz, na czym jeździsz. Witam serdecznie. Jeżdżę też jak kolega Adam Mikołajczyk na wózku inwalidzkim aktywnym. Po wypadku komunikacyjnym od 1997 roku, czyli już 25 lat, można powiedzieć, że no już jestem ze stażem dosyć sporym. Co mógłbym dodać? Prywatnie użytkuję platformę schodową od 2006 roku i mogę jedynie powiedzieć to, że miałem takie przygody, gdyż spółdzielnia mieszkaniowa nie chciała się zgodzić na taką platformę schodową w moim bloku, ponieważ jest wąska klatka. Dlatego też polecali mi windę od strony balkonu. No i ta winda miała być, no nie było innej opcji, tylko winda. A że to te platformy schodowe w tych latach 2006-2007 dopiero zaczęły wchodzić na rynek. Nie było to tak widoczne jak dzisiaj, że w każdych jakichś tam miejscach publicznych. A tutaj w blokach, w budynkach wielorodzinnych, no jedynie można było dostawić sobie windę. Jestem upartą osobą, można tak powiedzieć. I chodziłem do pani dyrektor dosyć często i musiałem zdobyć jedynie zezwolenia BHP i przeciwpożarowe, żeby móc zamontować platformę przyschodową. A dlatego też no, uparłem się na tą platformę, ponieważ takie windy przy blokach trzeba konserwować dosyć często. Gdy jest zima, jest śnieg, trzeba je odśnieżać chodniki. Dlatego no, uważałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie platforma, jednak platforma w środku.
Ale dodajmy, że mieszkasz na parterze, więc to... Tak, 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 na parterze, bo jeśli chodzi o na przykład wysokości, tak jak tutaj były pokazywane na filmikach, no to raczej jestem skłonny do windy. Bardziej są praktyczne windy. Raczej platforma schodowa no słabo się sprawdza w takich sytuacjach. Okej, okay, dobrze. To ja zacznę może pytaniem od Ewy. Już odzyskałem kamerę, ale wyłączę sobie ją ze względów wygodnościowych. Później ją na koniec włączę, żebyście Państwo jeszcze patrzyli na mnie, chociaż to nie jest najlepszy widok. Ewa, jak patrzyłaś na schodołaz, to Adam mówił, że trzeba się przesiąść z wózka na wózek. To trochę oczywiste pytanie. Jakie są bariery w tym, żebyś ty mogła pojechać wózkiem, schodołazem na piętro, na przykład w urzędzie? Musisz pójść do Urzędu Stanu Cywilnego po jakiś dokument i tam jest na pierwszym piętrze. Jakie spotkałabyś bariery, gdybyś był tylko schodołaz, nawet z tym dodatkowym wózkiem? Bo pierwszą barierą jest taką, że ja sama się nie przysiądę, więc potrzebuję drugiej osoby, która by mnie przesadziła na ten wózek, który by się podłączył pod ten schodołaz. I to jest taka główna bariera, więc potrzebowałabym drugiej osoby, która by mnie dźwignęła i która by wiedziała, jak mam mnie chwycić i żeby mnie przesadzić. Poza tym... Jakby to powiedzieć, ja staram się rozstawać z moim wózkiem elektrycznym. Jakbym miała go zostawić na przykład na dole, żeby wejść na pierwsze piętro tym schodołazem, to mój strach by wyglądał tak, że po prostu bałabym się, że jak wrócę, to już może nie być tego wózka elektrycznego, bo ktoś po prostu może z niego skorzystać. Uczestwo jest takie, jakie jest i... No, na pewno bym z tego skorzystała. Bo wnieść tego wózka twojego się nie da. No, nie da się, dlatego że on waży chyba z 50 kilo z akumulatorami. Boję się, albo, że... albo i więcej tutaj mi podpowiadają. I generalnie uważam, uważam, że schodołaz to nie jest dostępność. Rzadko ludzie z tego korzystają. Ja kiedyś miałam takie zapytanie. Ktoś mnie zapytał, czy wolę, żeby ktoś mnie wniósł na rękach, czy schodołazem. Uwierzcie mi, że wolałam, żeby ktoś mnie wniósł na rękach, chociaż bałam się o tą osobę, o kręgosłup tej osoby i tak dalej. Ale czułam się wtedy bezpieczniej niż tym schodołazem. Pamiętajmy o tym, że wjeżdżanie schodołazem dla osoby, która to wprowadza, to po pierwsze musi umieć to zrobić, a po drugie to też jest jakiś wysiłek. To nie jest tak, że ta osoba sobie tylko po prostu pcha ten schodołaz i to wystarczy. Dobrze, dziękuję. Chyba cię zanika albo mnie znowu wyrzuciło. Grzegorz, tak? Powiedz, ty masz tą platformę przyschodową. To dwa pytania do ciebie. Jak długo zajmuje ci przejazd z twojego piętra na dół albo na odwrót? To znaczy, to jest, ja wam powiem tak, to jest 8 schodków. Fakt faktem, że ta platforma mogłaby szybciej chodzić, jeździć, w jedną w górę czy w dół. No powiedzmy, że jakieś do 30 sekund, do minuty, w jedną lub drugą stronę. Czyli to jest parter. To jest parter, tak, na parterze. No gdyby to było wyżej, no to podejrzewam, no bym był skłonny do zamontowania no jednak tej windy, tak? No byłoby to no łatwiejsze. A tutaj, chociaż są te platformy takie, które, jak to się mówi, łamane, tak? Czyli one się łamią i wjeżdżają, powiedzmy, przy barierce na piętro pierwsze lub jeszcze wyżej. Ale no ogólnie ja powiem tak, że
Ja jestem jako osoba prywatna, jestem bardzo zadowolony z tego urządzenia. No, ponieważ, no tak jak wcześniej mówiłem, nie muszę to tak często konserwować jak windę, która by się mieściła na dworze. Fakt, że te windy też przy blokach, one są jakoś specjalnie nie zasłonięte, nie kryte. No i druga sprawa, też są te chodniki, tak, które jak już wcześniej mówiłem, zimą trzeba odśnieżać i dbać o nie. No tak, a ciężko jednak odśnieżać teren, jeśli się jeździ na wózku. Dokładnie tak, a też nie zawsze ktoś jest z domu, żeby w danym momencie no wyskoczył, że tak powiem, z łopatą i odgarniał śnieg, tak? Czyli możemy powiedzieć, że jeśli tych schodów jest 8, 9, 8. może 10, to trasa takiej platformy jest jeszcze akceptowalna, ale tam, gdzie Adam wjeżdżał na stację i były dwa długie ciągi przejazdu, gdzie to zajęło 6 minut sam wjazd, no to nie jest tak dla ciebie. Konrad, masz rację, bo jak ja to zobaczyłem na filmiku, no to faktycznie no to jest troszeczkę, no nie bardzo. Druga sprawa, jeśli te platformy, gdyby miały, dostępne były publicznie, czyli każda osoba, tak jak Adam, by doszedł, powiedzmy, by był przełącznik, wciska guzik i ta platforma mu zjeżdża sama, a nie dzwoni do obsługi, żeby ktoś jeszcze zszedł i tą platformę obsługiwał, tak? Także to by na pewno skróciło jakiś tam czas wjazdu, powiedzmy, po tych schodach. Ja kiedyś widziałem rozwiązanie, że się dzwoni rzeczywiście do operatora, ale on zdalnie uruchamia tą platformę i ona zbiera człowieka, zamyka się, jedzie do góry. On to wszystko widzi na kamerze i po prostu. Z punktu widzenia przepisów nie jest możliwe rozwiązanie, takie jak Grzesiek mówisz, ponieważ w momencie, kiedy nastąpiłby wypadek, czyli spadłbyś na przykład z tej platformy, albo ta platforma jadąc kogoś by uszkodziła, no ciężko byłoby wskazać odpowiedzialnego za to. Jeszcze to rozwiązanie, o którym ty, Konrad, mówisz, to zdaje się, że na jakimś szkoleniu pokazywano nam, ale ono nie występuje w Polsce, bo tam to było monitorowane, czyli właśnie do platformy był dedykowany, znaczy no, zakładam, że jest jakiś centrum platform, nie wiem, w mieście, w dzielnicy, w budynku i siedzi tam osoba, która nie ma jej fizycznie przy platformie, natomiast to ona bierze odpowiedzialność za funkcjonowanie tej platformy, mają oczujnikowaną, okamerowaną i monitoruje użycie tej platformy. Natomiast umieszczenie platform zupełnie samopas w przestrzeni jest niemożliwe. Po pierwsze, myślę, że działałyby 15 minut do pierwszego momentu, kiedy ktoś by zauważył, że można się nią pobawić. No, a po drugie właśnie wynika to z przepisów chociażby UDT, no, że te urządzenia muszą być objęte nadzorem i do używania ich na pewno jest potrzebne szkolenie, a nie wiem, czy niepotrzebne są jakiegoś rodzaju uprawnienia. Okay. Możliwe, Adam, tak? No możliwe, wiesz, ja tam specjalnie na tych przepisach się nie znam, tak? Ale pewnie tak jak mówisz, że no ale no nie zawsze osoba niepełnosprawna też jeździ sama, tak? Też nieraz z opiekunem. To jest też jeszcze, wiesz, jakaś tam pomoc w tej kwestii. Jasne. Ja bym jeszcze dorzucił do tych naszych dywagacji o platformach EV, bo wiemy, że tam trzeba trzymać sterownik, żeby jechać w górę lub w dół. No a jak to wygląda u ciebie? Bo wiemy, że masz nie do końca sprawne ręce. Jedna jest lepsza, mocniejsza, druga jest słabsza i teraz co? Może się okazać, że nie jesteś w stanie trzymać sterownika, na przykład jadąc do góry, bo platforma będzie nie po tej stronie schodów, co twoja ręka jest mocniejsza? Tak, może tak być, że będę potrzebowała drugiej osoby, bo jeżeli to by było ten panel sterowania by był... Oj, zacięło cię. Jeżeli ten panel sterowania by był po lewej stronie, to nie byłabym w stanie z tego sama skorzystać. Jeżeli te przyciski w tym panelu są dosyć duże, to jestem w stanie
w sensie prawą ręką i po prawej stronie, jestem w stanie przytrzymać ten przycisk i wjechać na górę i na dół. To też oczywiście zależy, ile jest stopni do pokonania, bo kiedyś miałam do pokonania 20 schodów. To było, że tak, że jechałam właśnie na peron i musiałam pokonać 20 schodów, żeby się dostać na ten peron, to w pewnym momencie już mi ręka zdrętwiała. Ja też mam takie ciało, nie wiem, czy Państwo tu widzą, staram się siedzieć prosto, ale bardzo często mnie przychyla na prawą stronę i jak mam tak się skupić na jednej rzeczy, to nie jestem w stanie zapanować nad swoim ciałem i wtedy jest to trudniejsze. Ale jeżeli, bo chciałam opowiedzieć taką sytuację na gorąco, która osobiście mnie wczoraj nie spotkała, ale moją koleżankę. A propos właśnie platform schodowych. Pojechała do urzędu, żeby złożyć meldunek, bo się przeprowadzała i tak dalej. Zresztą do urzędu w Łodzi na Widzewie. I no do budynku weszła, bo był podjazd. Ale potem się okazało, że są 4 schody. Jest platforma schodowa. Na szczęście była tam ze swoją mamą. I ta mama poszła po panią, żeby uruchomiła tą platformę, bo chciała być na górę, tak, żeby podpisać dokumenty i tak dalej, żeby załatwić sprawę. Zeszła do niej pani i powiedziała, że tej platformy schodowej się dzisiaj nie uruchomi, bo nie ma pana, który to obsługuje. Więc ona dzisiaj jakby nie może jej pomóc. No dla mnie osobiście, ponieważ no, zajmuję się teraz trochę tą dostępnością i dla mnie to jest żenada, bo moim zdaniem każdy powinien być w miarę możliwości przeszkolony do tej platformy schodowej, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to powinny być 2 osoby wyznaczone i w czasie, kiedy osoby, petenci przychodzą do urzędu, to jest urząd miasta, tak? Powinny się te osoby wymieniać, a nie tak, że dzisiaj nie ma tego pana i pani nie załatwi sprawy. I ona oczywiście załatwiła tą sprawę, bo to wyglądało tak, że jej mama, chociaż ona nie jest wobec własnowolniona, jej mama musiała iść tam do pokoiku, wypełnić dokumenty i do niej pani zeszła w klapkach, żeby tylko podpisała te dokumenty. Chociaż ona mogła zrobić to sama, ponieważ jest pełnoletnia. I nie jest własnowolniona, tak? Można powiedzieć, że urząd jest dostosowany, bo platformę przeschodową mają, tylko po prostu nie potrafi, nie każdy potrafi to obsłużyć, tak? Więc, no i to sytuacja jest wczoraj, bo ona wczoraj do mnie zadzwoniła i się zapytała, no gdzie jest ta dostępność, bo w tym momencie nie było tej dostępności. I jakby mnie to zażenowało, ona już w ogóle się czuła taka zażenowana. I w ogóle ja się zastanawiałam przez chwilę, czy te panie po prostu nie chcą tego obsłużyć, czy co, bo ta pani jej powiedziała, że wózkiem elektrycznym nie można wjechać na tą platformę. A to wcale nieprawda, bo ja jeździłam na takiej platformie i korzystałam z takiej platformy i wózkiem elektrycznym. Więc nie dość, że wprowadziła ją w błąd, to jeszcze no tak trochę ja mam poczucie, że ją zlekceważyła. No, masz tutaj może wstrącę 3 grosze, ponieważ no, masz rację, bo nieraz właśnie urzędnicy wolą się nawet zejść, przejść, niż użyć jakiegoś tam urządzenia, żeby osoba sama wjechała do urzędu i załatwiła sobie sama sprawę. No ja nie ukrywam, bo u mnie w Sieradzu też jest ta podobna sytuacja, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia mieści się na 1. piętrze, no i żeby się dostać do niego na wózku, to ja bym musiał przejechać przez taki rękaw, przez urząd miasta. Wjechać w Urzędzie Miasta na 1. piętro i dopiero. Ale to się przejeżdża przez jakiś pokój, gdzie tam są jakieś zebrania czy coś w tym stylu. Dlatego dzwoniąc do Narodowego Funduszu Zdrowia, to pani jest łatwiej zejść na dół, niż na przykład, żebym ja mógł sobie wjechać do tego urzędu i sam załatwić sprawę. No to jest też takie trochę nie w porządku, tak? No ale my tutaj rozmawiamy o dostępności. Uważasz, że wtedy jest ta dostępność? Bo ja uważam, że w tym momencie nie ma. No właśnie, że nie ma. Właśnie, że nie ma.
Słuchajcie, no, ale... Ale platforma jest, tak? Więc jakby... Nie ma, platformy nie ma, tylko po prostu trzeba przejść w koło... No ja rozumiem. No. To teraz ja coś wam powiem. Słuchajcie, to jest... Tylko problem polega na tym, że to, co o czym mówicie, to jest oczywiście standardowa sytuacja, że urządzenia są po to, żeby budynki przeszły odbiory i żeby zostały dopuszczone do użytku. Tak wymaga ustawa, że mają być dostępne. To, że pracownicy przychodzą do osób z niepełnosprawnościami, to jest trochę źle pojęta chęć pomocy, bo to nie jest, to czasami jest takie wyobrażenie u ludzi, którzy są sprawni, że jeśli przyjdą do osoby z niepełnosprawnością, to one robią jej dobrze. Dobrze, źle brzmi. Robią jej przysługę. W sensie chcą im tak bardzo pomóc, że wyjdą nawet na zewnątrz i pomogą. Natomiast to prowadzi trochę do wykluczenia społecznego, można by ująć. Tak? No bo generalnie można by zorganizować państwo tak, że jak ja chcę coś załatwić, wykręcam numer telefonu i przyjeżdża do mnie urzędnik do domu, załatwia ze mną sprawy i już. I to no, można by powiedzieć, no przecież chcieliśmy dobrze, tak? Chcieliśmy, żeby pan nie musiał wstawać z łóżka, bo jak wszyscy wiemy, że niepełnosprawny to powinien, wiecie co robić, leżeć w łóżku, więc to jest, a to moim zdaniem, ja zawsze tutaj będę stał na takim stanowisku, to wynika trochę z braku, nie trochę, z braku edukacji, z braku kontaktu z ludźmi z niepełnosprawnością. Jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy, nie wiem, 20-30 lat temu, niepełnosprawni w ogóle nie istnieli w rozumieniu przestrzeni publicznej. Siedzieli w domu grzecznie, wszyscy się nimi opiekowali, nikt, no do dziś zwróćcie uwagę, że nawet dziś ile osób dziennie widzicie na wózkach, na ulicach? Nie ma, jest bardzo mało osób snujących się po ulicach. Pytanie, czy dlatego, że ich nie ma, czy dlatego, że się nie da. Ludzie nie mają kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami, nie wiedzą, jak się zachować w jak się zachować w czasie tych kontaktów, czy no tutaj moim zdaniem tu jest największy problem i procedury procedurami, to co Ewa mówisz, oczywiście, że to nie powinno tak wyglądać, że jest jedna osoba w urzędzie, która umie obsługiwać windę, jak jej nie ma, no to nie ma i problem zostaje zamieciony pod dywan, przychodzi pani i tak dalej. Natomiast myślę, że to generalnie chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, ja na co dzień pracuję w firmie, spotykam się z wieloma ludźmi i widzę ten problem, że jak ktoś mnie zna, no to nie ma, to kontakt jest normalny, tak? Natomiast jak ktoś widzi mnie pierwszy raz, to jest opór, jest taka bariera niewidzialna, że nie potrafią i nie wiedzą ludzie, jak się zachować. I to myślę, że to jest jakby klucz problemu, tak? Że brak kontaktów powoduje nieznajomość tematu. Zgadzam się w 100%. Tak. Żeby wam naświetlić trochę sytuację, to też powiem, że ona się wprowadziła w osiedle, gdzie są w każdym bloku jest trzy mieszkania dostosowane dla osób niepełnosprawnych. I to osiedle jest duże. Więc ja myślę, że wszystkie osoby, które muszą się zameldować, to muszą iść do tego budynku, więc prędzej czy później one się tam znajdą, czyli ona nie była jedyna, która tam poszła, rozumiecie? Tak. No ale to jak będzie tam szła 43. osoba, to już urząd będzie gotowy. Ja miałem taki przypadek, że załatwiałem kiedyś w Zgierzu sprawy w nadzorze budowlanym, nomen omen, w starostwie powiatowym. Tam było tak zorganizowane, że budynek czteropiętrowy, na poziom 0 był podjazd, z poziomu 0 na poziom 1 była platforma, a potem już była winda. No i jak pojechałem tam pierwszy raz, no to była panika. Panika w urzędzie, co teraz, jak zrobić z tą platformą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ponieważ w polskich urzędach sprawy zazwyczaj załatwia się wielokrotnie, to jak poszedłem tam czwarty raz, no to reakcja była już natychmiastowa. Już wszyscy wiedzieli,
gdzie jest pilot do platformy, jak się ją obsługuje i zostałem obsłużony online, praktycznie bez zbędnej zwłoki. Także to też wynika z tego, że jeśli urząd jest dostępny, tak uważa, że jest dostępny, ale w życiu nie widział osoby z niepełnosprawnością, albo nikt tam nigdy nie dotarł, albo nie zaprosił w spółdzielni FADO na przeszkolenie w tej dziedzinie, czy też jakiejkolwiek innej instytucji, która dysponuje kadrą niepełnosprawną, która może zaprezentować wszystkie niuanse, no to nie wiedzą, jak się zachować, tak? To widząc pierwszy raz osobę z niepełnosprawnością, i to jest szok. Najpierw jest szok, potem jest zastanawianie, potem jest reakcja. Natomiast jeśli to będzie piąta osoba z niepełnosprawnością, szósta, dziesiąta, codziennie będzie ich ktoś nachodził ze specjalnymi potrzebami, to wejdzie w krew, to stanie się czymś naturalnym i problem przestanie istnieć. Zacznie to po prostu naturalnie funkcjonować. To też oczywiście tak jest. Natomiast, no bo ponieważ nie ma tych osób z niepełnosprawnościami za dużo w przestrzeni, no to może te instytucje, czy też te miejsca powinny sobie zapewnić te osoby z niepełnosprawnością w postaci właśnie zapraszania organizacji, które prowadzą audyty, które pokazują, gdzie jeszcze można coś zmienić i wtedy nie będzie tego problemu szoku, tak? Tego pierwszego kontaktu, który zawsze jest najtrudniejszy. Albo w ogóle zatrudnić osoby z niepełnosprawnością, oczywiście na podstawie kompetencji. To wtedy dopiero by był szok. Ja bym powiedział, że też inicjatywa też w dużej mierze powinna wychodzić od osób z niepełnosprawnością, żeby one też same chciały pewne sprawy załatwiać samemu. A w dużej mierze jest tak, że właśnie za te osoby no chodzą, że tak powiem, rodzina czy opiekunowie, a osoby, no nie wiem, czy dla wygody, czy nieraz z niemożności właśnie wydostania się z domu. Myślę, że to jest trochę kwadratura koła, tak, że z jednej strony urzędy się nie muszą przystosowywać, bo nie ma osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej osoby z niepełnosprawnościami nie chodzą do urzędów, bo urzędy są niedostępne, więc no ktoś musi wyciągnąć pierwszą rękę. I oczywiście my sami spotkaliśmy się na przestrzeni tych lat, w których ja tutaj się gdzieś kręcę po tej dostępności, z taką informacją z tych miejsc wszystkich, że no ale po co te koszty, po co te dostosowania, jak nie ma niepełnosprawnych. Ale nie ma niepełnosprawnych, bo jesteście niedostosowani i nie należy rozumieć to w ten sposób, że jeśli się dostosujecie, to następnego dnia przyjdzie do was 100 niepełnosprawnych. Nie, no to tak też nie zadziała, tak? Ale jeśli będziecie dostosowani, to tutaj nawet z punktu widzenia komercyjnego, tak? No bo urząd, to wiadomo, urząd musi być dla wszystkich, ale mając jakąś instytucję komercyjną, chcemy zarabiać pieniądze. To jest analogicznie, no. Nie będziemy się załóżmy siłownia, strzelam, pierwsza z brzegu. Po co nam dostępność, jak nie ma niepełnosprawnych? Okej, ale jak będziecie dostępni, to oczywiście, że pierwszego dnia nie przyjdzie 100 niepełnosprawnych, tak jak mówię, drugiego pewnie też nie, ale być może z biegiem czasu, jeśli będziecie doskonale dostępni, to niepełnosprawni staną się grupą osób, które będą korzystać z waszego miejsca. W związku z tym, z punktu widzenia komercyjnego, będzie to sukces, tak? Czy marketingowego i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to są trochę wszystko takie też blokady w głowie, tak? Takie no, spojrzenie na rzeczywistość trochę z innej perspektywy. No, myślę, że tutaj jest bardzo duży problem. Opór po prostu w ludzkim. Okej, było pytanie jedno na czacie, więc ja do niego się cofnę. Zakładam, że trochę ironii jest w nim. Czy znacie kogoś, kto lubi jeździć na schodołazie? Nie. Znaczy chyba, że dla przyjemności, znaczy chyba, że no powiem tak, ten mój przejazd na tym filmie, który został uwieczniony, to było całkiem przyjemna rzecz, bo mogliśmy się pośmiać, pobawić, zobaczyć, jak to działa, bo to właściwie był jedyny raz w moim życiu, kiedy jechałem schodołazem. Natomiast no, z natury schodołaz ma służyć do czegoś, powinien służyć do czegoś innego, czyli do przemieszczenia się z punktu A do punktu B. I trudno tu mówić o przyjemności, bo można by ironicznie zapytać, czy ktoś lubi iść
schodami z, nie wiem, z parteru na 11 piętro dla przyjemności. No, oczywiście, że może lubi, no bo trenuje, chce i tak dalej. Natomiast trudno tu mówić o przyjemności. No. To znaczy tak, jeśli chodzi o to całe lubienie, może w niektórych sytuacjach można by powiedzieć tak, że no, nie ma innego wyjścia. No tak, tak, no tylko, że no to trudno rozpoznać. Że to, tak, tak, no zgadza się, ale bo może być tak, że akurat dana osoba, to nie wiem, czy może chodzi o jakieś tam sprawy materialne, czy no ciężko powiedzieć, ale w danej sytuacji może ten schodołaz jest jedynym rozwiązaniem, gdzie można coś osiągnąć, tak? Zgadza się. Znaczy fajnie, okay, że to wymyślono, oczywiście. Tak. Natomiast no, to należy traktować absolutnie jako awaryjne urządzenie dedykowane do szczególnych miejsc, w których naprawdę nie da się nic innego zastosować. Tak. I to bardzo ograniczonym. Ale wtedy jest bardzo istotne to, co tutaj było powiedziane, ta ludzka otoczka, tak? Organizacyjna otoczka, bo samo urządzenie to jest tylko urządzenie, ale trzeba je obsłużyć, trzeba je zorganizować, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Trzeba zachować jakieś tam elementarne kwestie kultury i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, więc to jest moim zdaniem bardzo, to co jest co najmniej 50% sukcesu, a nie wiem, czy nie 70%. Mm-hmm. I zanim przejdziemy do tych nowoczesnych urządzeń, jeszcze dopytam Was o jedną rzecz. Czy i w jaki sposób sprawdzacie, w jaki sposób budynek, do którego chcecie iść, jest dostępny? Nie wiem, ma wejście, znaczy windę, ma podjazd albo jest z poziomu ziemi, mamy platformy tu i tam. Gdzie tego szukacie i czy tego szukacie? To jest ważne. Dajmy na to Ewę na początek, bo jak my zaczniecie gadać, to potem długo ja zazwyczaj pytam znajomych, którzy byli w tym miejscu, albo patrzę na Google mapy na zdjęciu, chociaż na zdjęciu czasem nie widać za dobrze, bo wiadomo, wózek elektryczny, ja nie zrobię na wózku elektrycznego balansu, więc nawet jak będzie próg dwucentymetrowy, ja mogę nie wjechać już. I więc ciężko jest tak zobaczyć na zdjęciu. Ale głównie to tak pytam znajomych, którzy tam byli. Chyba, że nikogo w tym miejscu akurat nie było z moich znajomych, to wtedy po prostu jadę i się dowiaduję na miejscu, czy tam wjadę. A nie szukasz w internecie, na przykład na stronach internetowych, na przykład urzędu, w deklaracji dostępności albo w takich miejscach o urzędzie? Znaczy ja... Jest tak, że czasami szukam, ale głównie to właśnie się skupiam na tym, że się zapytam kogoś, tak? Ale zdarzyło mi się tam kilka razy, chociaż to nie jest często. No okej. Okay. I panowie, teraz to samo pytanie do was. No w moim przypadku to mogę powiedzieć, że dzwonię do danego instytutu, żeby się dopytać, aczkolwiek też sprawdzam w internecie, czy jest, aczkolwiek nie zawsze w internecie można to znaleźć, że jest akurat jakiś podjazd czy cokolwiek, ale dopytuję, chociaż niektórzy twierdzą, że jest, a człowiek przyjeżdża do danego miejsca, a tu się okazuje, że ten podjazd no niby jest, ale jest przed podjazdem powiedzmy schodek. No dokładnie. No i już jest problem, żeby gdziekolwiek się dostać, tak? Ale no staram. Ale powiedzmy, że internet i telefon. Ja powiem tak, okay. Ja z natury nie sprawdzam. Po prostu jadę i przekonuję się na miejscu. Zazwyczaj, to jest to, co Grzesiek powiedział, zdarza mi się gdzieś tam umawiać z kimś na spotkanie, w jakiejś tam firmie czy w innym miejscu. Ja wtedy zawsze na koniec, jak już wszystko jest dopięte, na ostatni guzik, to wtedy zawsze pytam, dobrze, to teraz bonus, poruszam się na wózku inwalidzkim, czy nasze ustalenia są aktualne, czy mogę się dostać do Was, do firmy, do urzędu. No bardzo często zapada wtedy cisza
I w wielu przypadkach faktycznie było tak, że informacja zwrotna była, że tak, oczywiście jesteśmy dostępni, no po czym na miejscu okazywało się, że dostępność jest opacznie rozumiana, nazwijmy to, czyli no różnie to bywa, tak, no bo to, wiecie, no to nie jest tylko kwestia podjazdu, kwestia szerokości drzwi, kwestia właśnie organizacji tego miejsca, organizacji przestrzeni w pomieszczeniach, tak, czyli no to, nie, to, że się dostaniemy gdzieś tam na piętro, to jest połowa sukcesu, no ale wyobraźcie sobie salę konferencyjną, gdzie są tak ustawione krzesła, że nie da się wjechać wózkiem, tak, albo z automatu strzelam, w kinie do wyboru macie tylko i wyłącznie pierwszy rząd w odległości 3 metrów od ekranu, gdzie no oglądanie filmu jest dyskusyjne, tak? Natomiast no, w dzisiejszych czasach faktycznie internet jest tutaj kopalnią wiedzy na temat dostępności. Nie wszystko widać. No, ja patrzę, Ewa jest osobą z większymi potrzebami niż ja, więc tutaj mnie te informacje z internetu raczej wystarczają. Oczywiście to, wiecie, no jest tak, że informacje z internetu mają swoje lata, nazwijmy to, czy miesiące, i dojeżdżając na miejsce może być różnie. Pamiętam, jak z Konradem jechaliśmy do Zielonej Góry do hotelu na jakieś tam szkolenie, no i z informacji w internecie wynikało, że tam absolutnie jest rzeźnia, jeśli chodzi o dostępność, a pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że wzdłuż całej drogi jest bardzo ładny chodnik, droga rowerowa, i było lepiej niż się wydawało, że będzie, tak? Aczkolwiek no tutaj ten dzisiejsza wiedza internetowa, zdjęcia są moim zdaniem wystarczającym miejscem, gdzie można znaleźć te informacje, tak? Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Chyba na razie pytań żadnych nie ma, nic nie widzę, żeby się na czacie działo. A jak oceniacie te rozwiązania, które między innymi ma Muzeum Miasta Warszawy, i gdzie byście je chętnie zobaczyli? Muzeum Warszawy, mi się to zawsze myli, bez miasta. Znaczy ja może powiem, że pierwszy raz widzę takie windy, tak, i taką dostępność. No po tych slajdach no jestem pod wrażeniem i z miłą chęcią się wybiorę do tego muzeum, ale no przydałoby się, no podejrzewam, w dużo inne, ale też no to też kwestia chyba jest finansowa, bo to nie są na pewno tanie urządzenia, które można, że tak powiem, w większości budynków montować. Ja powiem tak, ja byłem, korzystałem. No to na pewno jest, jeśli chodzi o te rozwiązania zastosowane w Muzeum Warszawy, no to myślę, że można to rozpatrywać w charakterze fenomenu na skalę europejską, być może światową. Bardzo to są fajne rzeczy, no to co Grzesiek mówi, to na pewno, natomiast no to jest też inny poziom instytucji, tak? Wiadomo, że tutaj te finansowania, naprawdę gigantyczny szacunek dla zarządzających muzeum za to, że ktoś na to wpadł, ktoś chciał to zrobić, ktoś tego dokonał. No to jest bardzo fajne rozwiązanie. Mówię, ja byłem, korzystałem, ale ja, to subiektywne odczucie użytkownika wózka, dostanie się do muzeum, w sensie po tkance Starówki i okolic, to jest rzeźnia. No tutaj tamten bruk wszędzie występujący. Ja tam byłem kilka lat temu, być może coś się pozmieniało, natomiast no, muzeum ekstra, ale dojechanie do muzeum masakra. No wszystko możliwe, bo nie ukrywam, ale chyba w większości miast robią podobne właśnie te bruki, bo u mnie w Sieradzu no, też jest rynek piękny, ale przemieszczanie się po nim no, to jest po prostu no, tragedia jakaś. I to nie mówię tylko jako użytkownik wózka inwalidzkiego, ale nawet jeśli chodzi o matki z dziećmi, tak, i z wózkami. No,
No, nie wiem, dlaczego takie rozwiązania porobili, że tego nie można było jakoś bardziej na płasko zrobić, tak, żeby mógł każdy korzystać. No, ładnie to wygląda, ale praktyczne, no średnio. No i otworzyliśmy ten temat, to jest dojściowy, też tutaj już nasz czat zaczyna ożywać bardzo dobrze. I my cały czas się poruszamy w tym temacie osób na wózkach, ale nie poruszyliśmy jeszcze tematu osób z wózkiem dziecięcym, a to też jest dostępność. Zatem wracając może trochę do tych platform przyschodowych, powiedzmy to raz na zawsze, czy taką platformą, nawet twoją w domu, czy też gdzieś tam w przestrzeni publicznej, na przykład na Niciarnianej, bo przecież może przyjechać rodzic z osiedla z dzieckiem, który chciałby pojechać pociągiem, to czy może taką platformę wykorzystać? Tak, to znaczy z mojego punktu widzenia tu nawet mam sąsiada, który też pytał mnie, czy jego żona może skorzystać z mojej platformy, żeby wjechać wózkiem z małym dzieckiem, tak? To nie ma problemu, oczywiście, że tak. Oczywiście to jeszcze jest kwestia taka, że te platformy, one no są jedne większe, jedne mniejsze, tak żeby wiadomo, osoba się zmieściła stojąca czy pełnosprawna z tym wózkiem, tak? Bo to, Moim zdaniem oczywiście, że nie może, bo platforma absolutnie nie jest przystosowana do tego, żeby jeździć nią wózkiem z dzieckiem. To żeby była jasna. No zgadzam się, no tak, no to w praktyce, no słuchaj Adam, ale oczywiście, że tak, ale w razie W, rozumiem, no to przecież pomóc trzeba. Nie, oczywiście, natomiast platforma nie jest przystosowana do wożenia wózka dziecięcego. I absolutnie nigdy nie miała... No dobrze, ale jeśli jest dziecko niepełnosprawne z wózkiem, matka ma dziecko niepełnosprawne z wózkiem, no to jak? Po schodach? No co ty? Adam? Słuchaj, no, musisz napisać albo zadzwonić do konstruktora platformy i zapytać, czy tak można. No ja bym powiedział, że można, bo przecież, znaczy ja nie, oczywiście nie znam się specjalnie na tych przepisach, ale no nie można tak podchodzić, że no dobra, ja na wózku mogę, no ale jeśli matka prowadzi dziecko na wózku, no to jak? To nie może? Przepraszam. Pewnie może, no natomiast platforma nie została do tego skonstruowana. Bo wyobraź sobie taką sytuację. Ja znowu zawsze będę, ja jestem tym, który jest malkontentem być może, ale sam osobiście miałem taki przypadek, że byliśmy w Teatrze Muzycznym w Łodzi i tam oczywiście konstrukcja, jaka jest teatru, to jest nieistotne. Są schody, jest platforma i nasz kolega jechał tą platformą i ona się w połowie zepsuła. W połowie schodów. I teraz wyobraźcie sobie, jak uwolnić kulawego, ważącego 100 kg z platformy w połowie schodów. I analogicznie, jak wyciągnąć ten wózek z dzieckiem z takiej platformy w momencie, kiedy ona stanie. Adam, może masz rację. Tak, zgadzam się, to o czym mówisz, ale dlatego no trzeba, muszą być osoby odpowiedzialne za te urządzenia, tak? Czyli wiadomo, że nad dozór techniczny chyba, tak? Bo przecież te platformy trzeba, jest konserwator, tak, który co roku przyjeżdża i ci sprawdza, czy ta twoja winda jest sprawna. Czyli Urząd Dozoru UDT, Urząd Dozoru Technicznego. Nakleja naklejkę, ja nie wiem, czy sprawdza. No. Sprawdza i ma to urządzenie być sprawne. To nie ma takiej możliwości, no słuchaj, żeby to ja nie wyobrażam, ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby mi winda stanęła gdzieś w połowie drogi. No, dobrze, no, szacunek. A jak się zasilanie skończy, to co się stanie wtedy? Są akumulatory. Okej. Jest akumulatory, które powinny wystarczyć na zjechanie lub wjechanie. Dobrze. Słuchaj, ty jesteś jedynym z nas użytkownikiem takiej windy. Tak. To jest też trochę tak, że no ja nie muszę, bo ja sobie mogę poradzić bez, ty nie, więc jesteś gorącym orędownikiem, że jest to dobre rozwiązanie i ja to rozumiem. Aczkolwiek uważam, że no nie jest to rozwiązanie, bo
poza tym to jest jeszcze trochę inaczej, że u ciebie, jeśli chodzi o twoją platformę w tym przypadku, nie ma tej całej otoczki obsługowej, bo ty sobie idziesz sam, jesteś sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem, używasz jej i wtedy okej. Natomiast no tak jak ustaliliśmy, w przestrzeni publicznej nie ma takiej możliwości. I tutaj jest ten problem, bo teraz wyobraź sobie, okej, no do domu, dziecko, wózek, dobra, można, nie można, to są oczywiście, ale da się. Natomiast no, na tej nieszczęsnej niciarnianej, gdybyś przyjechał z wózkiem, z dzieckiem, no to chciałbyś czekać pół godziny, aż ktoś przyjedzie. Poza tym ja nawet nie wiem, czy tam by przyjechano do wózka z dzieckiem. No bo jest to platforma dedykowana do dla osób z niepełnosprawnością. I teraz pytanie brzmi, czy oni już zdążyli przeczytać ustawę o osobach ze specjalnymi potrzebami i ta przysłowiowa mama czy też tata z wózkiem dziecięcym jest taką osobą i czy ta platforma mogłaby zostać wykorzystana do tego, czy stanęliby na stanowisku, że jest to platforma dla osoby niepełnosprawnej i koniec. Także jakby zawsze wracamy do tego momentu ludzkiego w tych urządzeniach, czyli tej obsługi mentalnej i fizycznej i technicznej. No tak, zgadzam się, bo no wiadomo, że te dzieci, no powiedzmy dziecko, które od urodzenia no ma tam jakąś swoją niepełnosprawność, no to oczywiście no, jest tam pomoc rodzica w dużej mierze. Ale no, trzeba brać też pod uwagę, że no, powiedzmy takie dziecko może też ważyć jakąś tam określoną, mieć określoną wagę, gdzie no, jakieś przenoszenie czy cokolwiek, ale wydaje mi się, że przy tych platformach to nawet taki rodzic może sobie wchodzić po schodach, tak? A dziecko no, może być na tej platformie. No, ciężko mi tam jakoś tam dywagować, ale tak myślę. No, ale z drugiej strony no, to później wiadomo, że te dzieci no, też mają swoje wózki, no ale czy są też w 100% sprawni sami, czy też nie mają opiekuna? No tak, tylko że dążymy do dostępności z założenia chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością była samodzielna. Tak. Bez potrzeby stosowania opiekuna. Takie są korzenie dostępności. Prawda? Prawda. Prawda. Dla mnie nadal jest przerażające to, że na przykład Ewa może wjechać platformą gdzieś, a nie może wrócić, bo ma jedną rękę sprawniejszą, a drugą mniej. To chyba taki obrazek najbardziej uderzający. Wynika to z tego, że ten przycisk w platformie, dlatego należy trzymać, to też wynika z przepisów. Chodzi o bezpieczeństwo. W momencie, kiedy w cudzysłowie platforma by wciągnęła Ewę, to ona puszcza przyciski, platforma staje. W momencie, gdyby wcisnęła przyciski, ta platforma by jechała i coś by się stało, a ona by jechała dalej, no to trzymanie tego przycisku to są względy bezpieczeństwa. Dobrze, ja może dołożę 3 grosze od siebie, ponieważ to nie jest jedyne rozwiązanie, te przyciski. Ja mam po prostu pilota, gdzie mogę go wziąć i to czy w prawą rękę, czy w lewą rękę. Tu akurat na przykład w tych publicznych platformach te przyciski faktycznie są montowane, no powiedzmy, no przymocowane są, tak? U mnie platforma ma pilot. Jest po prostu pilot zawieszany na kablu, gdzie mogę go zawsze zdjąć i wziąć go sobie w prawą rękę lub w lewą rękę. No to by było też jakieś tam rozwiązanie na przykład w takich miejscach, gdzie tak jak tutaj Ewa, no nie może powiedzmy drugą ręką zjeżdżać, tak? Czy tam... Mhm. Ja bym chciała wrócić jeszcze na chwilę do tej sytuacji, co rozmawialiśmy na temat... Czy matki z dziećmi mogą jeżdżać, czy nie mogą? Moim zdaniem te platformy powinny być dedykowane nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, bo tak jak rozmawialiśmy, te osoby z niepełnosprawnościami rzadko wychodzą, bo się boją, bo nie mogą i tak dalej, i tak dalej. A jakby tam mogły korzystać matki z dziećmi, to może oni by częściej używali tej platformy i już by nie było takiego strachu
i byśmy nie czekali pół godziny, tylko byśmy czekali 10 minut, 15 i tak dalej. Ja nie wiem, jakie są przepisy, czy mogą, czy nie mogą, ale ja uważam, że to powinno być dostępne dla wszystkich, tak jak mówi ustawa. Ale bardzo tutaj dobrze mówisz, bo ja też jestem tego zdania, że te takie platformy, czy windy nawet, bo są windy przy różnych ośrodkach tylko dla osób niepełnosprawnych, tak? Ale właśnie z takiej windy też powinny korzystać osoby właśnie z matki z wózkami, to czy matki, czy ojcowie, tak? No ale rodzice powiedzmy z wózkami, bo to nie zawsze też jest tak, że tak jak już mówiłem wcześniej, dziecko może ma też swoją wagę, no matka może nie jest w stanie udźwignąć takiej osoby, żeby ją wnosić, tak? Także może być matka z bliźniakami, z dużym wózkiem, no tak. I po prostu nie jest w stanie, tak? No, zgadzam się. Wziąć dwójkę dzieci albo wózek na ręce i jednocześnie z dzieckiem. Albo tam padło też takie pytanie, że jakby się ta winda zatrzymała. Ja uważam, że łatwiej by było wziąć to dziecko z tym wózkiem, jakby ta winda się zatrzymała, niż osobę w połowie, tak? Niż osobę niepełnosprawną. Tak. Dorosłą, dokładnie. Tak, więc no, moim zdaniem każdy powinien z tego skorzystać. Zresztą o tym chyba mówi ustawa i mam nadzieję, że... Słuchajcie, ale bo dostępność ewoluuje, tak? To dopiero od niedawna jest tak, że jednak chcielibyśmy... Tak powinna być skonstruowana przestrzeń publiczna, żeby nie było sytuacji zastanawiania się nad tym, kto może i czym może i dokąd może, tak? Powinno być tak to zorganizowane, że każdy podchodzi do przeszkody w tym przypadku i korzysta z rozwiązań, które są zastosowane i się nikt nie zastanawia, czy... Dokładnie. Czy człowiek może wejść po podjeździe. Tak. No może, no czemu nie może, tak? Więc natomiast to jest proces. Jeszcze 20 lat temu nikt w ogóle się nad takimi rzeczami nie zastanawiał. Część rozwiązań jest no taką protezą. Jest założone, no bo są potrzebne, tak? Czy są wykorzystywane, czy nie? No to już tutaj padło wiele zdań na ten temat. Natomiast możemy mieć nadzieję, że wszystkie nowe inwestycje, które powstają od jakiegoś czasu, które są objęte przepisami ustawy o potrzebach osób ze specjalnymi potrzebami, nie pamiętam, jaki jest dokładny tytuł tej ustawy, że te rozwiązania pójdą w kierunku takim, że no, przestaniemy się zastanawiać nad tym, czy coś jest dostępne i kto może z tego skorzystać. Po prostu będzie można z tego korzystać. Jeśli wszyscy się dokształcą, architekci, inwestorzy i tak dalej, no to świat będzie cudowny, no. No tak, dobrze, no dobrze mówisz właśnie, bo to trzeba od zarodka, że tak powiem. No to musi być proces. Od zarodka wszystko uczone i tak, czy architekci też, a nie, że później wychodzi na przykład, tak jak tutaj u mnie są remontowane ulice, przejścia dla pieszych i oczywiście z jednej strony centymetrowy krawężnik, a z drugiej 5 centymetrów, tak? To po prostu jest to ważny temat, natomiast nie będziemy wchodzić w głąb, bo będziemy mogli mówić do jutra. A co myślicie o, no może od początku, miesiąc temu rozmawialiśmy o windach, ale to były stricte windy, czyli do urządzenia windy. A co myślicie o podnośnikach platformowych, których też trzeba trzymać guzik cały czas, mimo że on wygląda prawie jak winda, ale często ma też drzwi ręcznie otwierane, bo jeździ tak jak te stare windy w starych budynkach, że jest szyb otwarty. Co o nich myślicie i o ich dostępności? Znaczy to może ja zacznę. Opowiem wam sytuację. Kiedyś jechałam, żeby napisać... żeby zdać maturę i pojechałam do budynku, tak naprawdę wcześniej go nie sprawdziłam i okazało się, że jest 20 schodów do pokonania. Dzwonię tam do tej szkoły i mówię, przepraszam, dostałam informację, że tutaj jest szkoła dostosowana, bo wcześniej dostałam taką informację, że właśnie tam będę pisała maturę, ponieważ jest szkoła dostosowana, ja potrzebowałam osobny pokój. Więc jakby dostałam tę informację, tylko jadąc do tego budynku okazało się, że
że ja żadnej tam windy nie widziałam, 20 schodów i dzwonię do tego budynku i się pytam, jak mam się dostać. No i pani do mnie wychodzi i mówi, dobrze, wszystko jest dostosowane, ja zaraz do pani wyjdę. I ta pani do mnie wyszła i okazało się, że ja musiałam przejść dookoła budynku, żeby znaleźć tą platformę, w sensie, żeby wejść do tej platformy. Po czym pani mówi do mnie, wie pani co, wyszła do mnie, obeszłyśmy ten budynek i mówi do mnie, ja zapomniałam kluczyka, muszę iść po kluczek. I kolejne 15 minut minęło, a ja szłam na egzamin, więc to było na godzinę i musiałam być tam wcześniej. Więc kolejne 15 minut minęło, żeby ona przyszła, otworzyła to. Mówi tak, wie pani co, ja będę to obsługiwała pierwszy raz. Nie wiem, czy nam się to uda, ale postaramy się. Na szczęście no, dotarłam na miejsce i skorzystałam z tej platformy. Ja uważam, że te platformy są dobre, tylko one muszą być częściej sprawdzane niż te w środku. Dlatego, że jak one stoją po prostu tak, to no, jest zimno i faktycznie może się coś dziać. Jak oni tego nie sprawdzają, to nigdy nie mają pewności. To jest to, co pani Kasia to mówiła, że trzeba to sprawdzać co jakiś czas, praktycznie codziennie, że jakby się zdarzyło i by przyszła ta osoba, która by potrzebowała tą platformę, żeby mogła z tego skorzystać. A jeżeli nie można, to żeby to, ta informacja była, żeby ta osoba nie szła tam na marne. Ale uważam, że dobrze, że są takie platformy, jak się nie da innej. Jeżeli już macie, jest ta platforma, gdzieś tam z tyłu budynku, to żeby z przodu budynku była informacja, strzałki jakieś, nie wiem, zdjęcia, że ta platforma jest, a nie, że stoję 10 minut przed budynkiem i zastanawiam się, jak się do niego dostać, bo platformy nie widzę. Zgadza się. Zgadza się i są takie sytuacje. Ja też tutaj się spotkałem właśnie do jednej poradni. Chciałem się dostać i niestety nie było żadnej informacji o takiej windzie, takiej platformie. Dopiero po telefonie do ośrodka, no to, że z drugiej strony, wtedy to trzeba znowu kilometry robić, że tak powiem, żeby się dostać na tyły budynku. Ale no lepsze takie coś niż żadne, no. Ale myślę, że z czasem to się wszystko może powymieniają na nowsze jakieś i będzie to już dostosowane te budynki lepiej. Niestety widziałem ostatnio w audytowanym budynku, już ostatnio, rok temu, w jakimś budynku, który został totalnie wyremontowany za unijne pieniądze, wstawili, ona została platforma, którą jeszcze do tego nie mógł człowiek, to było narzucone przepisami wewnętrznymi, że nie mógł klient sam obsłużyć, tylko musiał obsłużyć to operator. Mało tego, tam była taka technologia, że żeby otworzyć sobie te drzwi wejściowe, znaczy elektrozamek, żeby puścił, to trzeba było dłużej przytrzymać włącznik, aż to kliknie, a i też przy tym nie było żadnej informacji. To wszystko nówka, sztuka, nieśmigana, było widać, że dopiero nowe postawione. Tak, Konrad, ja powiem taką rzecz, że no, myślę, że z punktu widzenia już takiego, że już trochę czasu jeżdżę na wózku też do różnych budynków, człowiek chciał się dostawać, ale dużo, dużo było tylko takich rozwiązań, że tak powiem, na sztukę, tak? A jest. Na przykład w ośrodku jednym we Wróblewie, no dzwonię, bo bym chciał się tam na badania dostać, ale panie Grzegorzu, ale mamy ten schodołaz. No ale oczywiście jak pan doktor, jak byłem, bo zostałem wniesiony po schodkach i trzeba było pokonać jeszcze jedno piętro, no to pan doktor stwierdził, że ale panie Grzegorzu, mamy schodołaz. No ale oczywiście wyciągamy schodołaz nie działa. A gdzie jest ten ładowarka? No nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma. No i niestety, ale się człowiek nie dostaje nigdzie. No to tak to teraz schodołaz. Adam, a ty coś o tych podnośnikach platformowych chcesz dodać? Tak, że
Ja znowu od strony zupełnie innej do tego podejdę. Podnośniki platformowe są stosowane dlatego, że są dużo tańsze niż windy, po pierwsze. Po drugie, wymagają dużo mniej zgód budowlanych. Po drugie, trzeba trzymać przycisk ze względów bezpieczeństwa. Winda charakteryzuje się tym, że nie ma wewnątrz ruchomych elementów. Podnośnik platformowy ma zazwyczaj 3 ściany ruchome, w związku z tym w momencie, kiedy ciągnąłby pacjenta, pacjent nie będzie miał już szansy się uratować, dlatego musi trzymać przycisk, że jak go zacznie wciągać, puszcza przycisk, wciągnął go tylko kawałek. To jest taka znowu rozwiązanie pośrednie, dające możliwość korzystania, natomiast no, ograniczające koszty. Tutaj na pewno, zresztą pani Kasia tu napisała to, koszty dostępności dobudowywane po fakcie są gigantyczne. No i no, gdzieś ten jakby ekonomia, myślę, ciągle ma znaczenie, tak, że jeśli ma urząd czy ktokolwiek do wyboru wydanie za windę 200, 300, 500 tysięcy, bo to są tego rzędu pieniądze, to woli zastosować podnośnik platformowy za 80 tysięcy, tak? Bo wychodzi z założenia, że użyje go jeden niepełnosprawny w roku albo nikt. I tutaj no, to z tym się zderzamy, tak? Bo a propos schodołazu, no to już tu był dzisiaj wywód. No, bo tak, tak. Jest, no ale nie wiadomo, jak go użyć, tak? Najlepszym schodołazem jest dwóch silnych panów. No, oczywiście też jest to jakieś rozwiązanie. No można powiedzieć, że jeśli posadzimy ich na krześle przed schodami, to to też będzie dostępność, prawda? No można tak powiedzieć, no, taka trochę opacznie rozumiana, ale będzie dostępność, bo będą mogli się mnie czy kogoś tam zanieść w dowolne miejsce w danym budynku. No ja nie ukrywam, że ja nie ukrywam, ale ja jak się wprowadziłem właśnie tutaj do bloków, no to przez półtora roku wchodziłem na tyłku, wciągając te 8... Nie chcemy znać szczegółów. Te 8 stopni wciągając wózek, niestety. No, oczywiście, że tak, no ja wchodzę, można powiedzieć, sam, no ale ja jestem sprawnym, niepełnosprawnym, więc też jest to zupełnie inna sytuacja, tak? Tobie na drugie piętro ile zajmuje wejście? 3 do 5 minut, no, także jestem szybszy niż platforma. Szybki szybko. Jesteś, no. Szybko. Niż ta platforma na pierwsze, więc... Tak, jestem szybszy niż platforma. Okej. Okay. Czy mamy jakieś pytania z publiczności? Bo tak już trochę nam... Nie mamy. Pomysły. A wy byście chcieli coś dodać od siebie tak w eter dla ludzi? Bo mamy jeszcze pół godziny, a myślę, tak naprawdę... Myślę, że my, tak? Czy byśmy chcieli coś dodać? Tak, natomiast jeszcze zanim pomyślcie sobie chwilę, co byście chcieli dodać, a ja poproszę Monikę o zarzucenie na czat drugiej naszej ankiety, post kończącej spotkanie. Proszę je w międzyczasie wypełnić. Jeśli będziemy w maju rozmawiać o oświetleniu. Jeśli chcielibyście jakąś konkretną firmę albo jakieś konkretne rozwiązanie zobaczyć na tym spotkaniu, to też można wrzucić do ankiety. Tam będzie chyba ostatnie pytanie o uwagi, więc to w związku z tą ankietę w międzyczasie proszę wypełnić, a naszych panelistów poprosimy o jakieś jeszcze przekazy do świata. Podsumowanie, tak? To może ja. Ja już to powiedziałem dzisiaj, że najważniejsza jest czynnik ludzki i edukacja. Jeśli jesteście odpowiedzialni za dostępność w budynku, to urządzenia to jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest empatia i szkolenie pracowników, wszystkich, bo czas szkolenia, obsługi windy jednej osoby to jest sekunda. To bardzo mi się spodobało to, co powiedziała pani Kasia, pani Katarzyna, przepraszam, nie jesteśmy tutaj jeszcze oficjalnie przedstawieni. W każdym razie to, że urządzenia są sprawdzane codziennie. Rewelacyjny pomysł, bo to są tylko urządzenia i one zawsze mogą odmówić
współpracy. Notabene sprawdzanie urządzenia codziennie przez obsługę będzie powodowało, że obsługa będzie codziennie sobie odświeżać umiejętność obsługiwania tego urządzenia. Więc poranne platforma, to co Grzesiek powiedział, jedzie minutę, czyli można sobie wyobrazić, że sprawdzenie urządzenia dostępnościowego w budynku to jest 10 minut, to jest razem z kawą. Niech codziennie ktoś to urządzenie włączy, zobaczy. Niech codziennie zrobi to inna osoba, żeby poszerzyć krąg osób, które będą potrafiły to obsłużyć, będą wiedzieć, jak to zrobić i że ten niepełnosprawny nie będzie zaskoczeniem. Edukacja, trudne słowo, empatia. I to tyle chyba, co chciałbym dodać. A kto następny? Ja bym chciała w sumie się dołączyć do tego, co Adam powiedział, bo to właśnie było takie kończące i bardzo mądre. I chciałabym dodać, żeby ludzie się przestali bać osób na wózkach, czy o kulach, czy o balkonikach, czy głuchych, czy niewidomych. Bo możemy mieć mnóstwo rzeczy, żeby dostosować. Windy, nie windy, platformy, nie platformy. Ale jeżeli ktoś będzie się bał obsłużyć tą windę czy platformę i będzie się bał pomóc osobie, która będzie jej potrzebowała, to tak naprawdę strach ma wielkie oczy i strach wygra. I wtedy nawet jakby były te urządzenia, to tej dostępności nie będzie, bo ludzie się będą bali. A to jest tak, jak Adam powiedział, empatia i zrozumienie i czasami trzeba też się postawić w sytuacji tej drugiej osoby. Bo dzisiaj jest tak, że osoba, która chodzi, ale nie wiadomo, jak będzie za miesiąc, dwa i tak dalej. Ja może dodam kilka słów do osób właśnie też niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami, które siedzą w domach. Niech wychodzą częściej z domów, niech korzystają właśnie z tych platform, z dostępności do różnych budynków, tak jak tutaj w tym wypadku do Muzeum w Warszawie, żeby nie, jeśli tylko mają możliwość, to żeby wychodziły z domów i same próbowały załatwiać swoje sprawy. Oczywiście szkolenia jak najbardziej jestem za, żeby uczyć młodzież od najmłodszych lat, żeby wiedzieli, no, że są osoby na wózkach, są osoby głuchonieme, są osoby niewidome. Osoby są głuche. Nie mówimy osoby głuchonieme. Głuche. Przepraszam. Głuche. No to wszystko okay. Chyba, tak? Rozumiem. Monika, poproszę Cię w takim razie o przeczytanie, co tam Pani Kasia napisała, bo widziałem tylko, że młot pneumatyczny się u niej w tle objawia, więc... Był tylko komentarz Pani Katarzyny, że pracuje już u niej młot, więc zgadza się z Panem Adamem, wrażliwość szkolenia, informacja i komunikacja. Dobrze. Czy są jeszcze pytania z publiczności? Damy 20 sekund. Ja przy okazji też podsumuję. Rozważaliśmy dzisiaj nad różnymi urządzeniami wspomagającymi przemieszczanie się pomiędzy piętrami. Natomiast doszliśmy do tego, że nie tylko same sprawne urządzenie jest istotne, ale również informacja o tym urządzeniu dostępna przy wejściu, ale też dostępna na stronach internetowych w szeroko rozumianej społeczności osób, które mogłyby skorzystać.
Warto też pamiętać o tym, że nie tylko osoby na wózkach potrzebują w sposób mechaniczny przemieścić się do góry lub w dół, bo są to też osoby starsze, osoby z wózkami dziecięcymi, ale też mogą to być też osoby, które mają jakieś uszkodzenie dłuższe lub krótsze nogi, czy też innej kończyny. Ja ostatnio też przeżywam ten problem, bo mam jakieś zapalenie w kolanie czasowe i jak muszę chodzić po schodach, to sprawia mi to ból, więc integruję się. Nie poruszyliśmy takiego tematu, że osoby poruszające się na wózkach mogą mieć też dzieci w wózku, ale Adam chyba jest najlepszym tego dowodem. Pewnie jeszcze coś dorzuci, zanim skończymy na dobre. I to, że mamy te urządzenia, też wymaga, aby były one używane, a każdy, kto ma kontakt z ich obsługą, aby był oswojony i obsługiwał ją automatycznie i tak naprawdę bez większego stresu. Adam, chcesz jeszcze coś dorzucić, czy kończymy? Halo? Moment, Konrad, bo ja jestem rozchwytywany przez telefon, już jestem z powrotem. Tam słyszałem, że coś dzieci chciałeś mi ożenić. Ja mam co prawda dzieci, ale moje dzieci są już dorosłe, więc nie muszę się nimi opiekować, na szczęście. Ale jak zaczynałeś jeździć na wózku, to ci się dziecko urodziło. Tak, tak to podniosło. No dobrze, pamiętasz, ale na szczęście z tego, co kojarzę, nie miałem takich przygód, żeby musieć je pchać w wózku i gdzieś z nim się udawać. Oczywiście jest to już gigantyczny, że tak powiem, bonus, że jest osoba na wózku i ma jeszcze w gratisie, znaczy no, dziecko w wózku, bo to żeby to rozgraniczyć, nie niepełnosprawne. Słuchajcie, to jest trochę tak, że każdy niepełnosprawny, każda osoba z niepełnosprawnością, zresztą każda osoba, każdy człowiek dostosowuje sobie swoje otoczenie pod siebie, tak? Jeśli mówimy o takim otoczeniu bezpośrednim, dom, jakieś takie najbliższe otoczenie, to wiadomo, że każdy sobie dostosuje to pod siebie, tak żeby jemu było wygodnie. Grzesiek ma platformę, ja nie mam nic, Ewa mieszka na poziomie zero i to są rozwiązania nas satysfakcjonujące. Przestrzeń publiczna ma to do siebie, że musi być powinna być uniwersalna dla wszystkich. Więc tam zawsze będzie tak, że jakiekolwiek nie zastosujemy rozwiązanie, to znajdzie się osoba, która powie, ale ja nie mogę z tego skorzystać, tak? To jest sztuka kompromisów, bo zawsze jest kwestia pieniędzy, kosztów. Nie wiem, czy Konrad, ty masz jeszcze w planie dzisiaj pokazać takie rozwiązania, te przemieszczania się na wysokości, nazwijmy to takie już level expert i gdzie one są naprawdę cudowne, ukryte do samodzielnego użytku i tak dalej. To są rozwiązania, które można znaleźć w sieci bez problemów. Natomiast, nie mam w planie. Nie masz, natomiast no to polecam. Natomiast to są rozwiązania, gdzie koszty są abstrakcyjne i no i trudno jest wymagać od przestrzeni publicznej, od osób odpowiedzialnych za tą przestrzeń, żeby na każdym kroku były takie rozwiązania stosowane. Wynika to po prostu z rachunku ekonomicznego i tutaj jakby nie ma się co oszukiwać. Dostępności oprócz sprzętu, ja to wiem, powtarzam jak mantrę, ale kluczowi są ludzie. I ostatecznie, nawet jeśli tych przysłowiowych dwóch bardzo sympatycznych, miłych panów wniesie kulawego na te 5 schodów, no to można to uznać, że to też jest gdzieś jakaś dostępność, jeśli ci panowie będą uśmiechnięci, będą wiedzieli, jak to zrobić i tak dalej, bo jest taka forma dostępności stosowana w Łodzi, ale zakładam, że też w innych miejscach, gdzie jest transport dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli ja z niego korzystałem i na samym początku
no to panowie mnie znosili z drugiego piętra. To było jakby komplet do usługi dostępnościowej. No i oczywiście to też jest w jakiś sposób dostępności. Kluczowi są ludzie. Ten element ludzki, sprzęt jest sprzętem, ale najlepszy i najdroższy sprzęt, jeśli będzie umiejscowiony w miejscu, w którym ludzie będą nieprzyjemni, nazwijmy to tak kolokwialnie, to też nie da komfortu dostępnościowego, no bo co z tego, że dotrzemy do pani w okienku gdzieś tam, kiedy ona będzie niemiła, no na przykład. Tak, ja wiem, że to trochę odbiegam od tematu tego spotkania, ale kluczowi są ludzie i tu ja będę stał na takim stanowisku, tak? I już. Okej. Dobrze. Zatem, drodzy Państwo, spotykamy się 18 maja na kolejnym webinarze dotyczącym oświetlenia rozwiązań technicznych, czy też tam jest bardzo długi temat, taki mało przystępny, więc ja go trochę skracam, oraz o kierowaniu drogi za pomocą światła. Zatem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za 2 miesiące. No, dziękujemy. Białe tło, w lewym górnym rogu logo projektu Warszawa ma standardy. Na planszy kolorowe rysunki osób z różnorodnymi potrzebami. Na dole niebieski pasek, a na nim napis, żeby każdy mógł poruszać się po mieście równie wygodnie, bezpiecznie, szybko. Warszawskie standardy dostępności na politykaspoleczna.um.warszawa.pl. Niżej napis, zadanie finansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. W prawym dolnym rogu logo Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacji Polski Bez Barier, Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS.